Grześ, nie rozsiewaj. Dobra, jesteśmy live, poczekamy chwilę, aż się wszyscy zbiorą. Znaczy wszyscy, co najmniej jakieś takie początkowe grono osób. Na razie nie widzę nikogo. O, dobra, już mamy pierwsze osoby. Jak już ktoś nas widzi i słyszy, to dajcie znać, czy wszystko gra, jeżeli chodzi o technikalia. Widzę tutaj komentarz od Łukasza Rogali, że nie ma linku, ale skomentował to w tym wydarzeniu, więc link powinien mieć akurat. Może chciałby dostać follow. Graj buczy, super. Jest git. Dobra, mamy już niemal 50 osób i myślę, że z czasem będzie nas ta liczba będzie się zwiększać, więc już zaczynajmy. Witam tutaj wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim naszych ekspertów SEO, którzy dzisiaj będą odpowiadać na pytania w kontekście SEO dla małych firm. Zaprosiliśmy do tego, czy nawet ciężko powiedzieć, że zaprosiliśmy, bo chłopaki sami się zgłosili, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Mamy w składzie tutaj dzisiaj ekipę Damian Węglarski, który jest właścicielem agencji Premium Digital. Jest z nami też Grzegorz Strzelec, właściciel SEO Planner, były head of SEO m.in. w TVN-ie i Onecie. I Paweł Gontarek, który prowadzi chyba znanego większości osób zajmujących się SEO, czy w ogóle uczących się o SEO, z GRET, a także dyrektor SEO w Fabryce Marketingu. Jeszcze raz wszystkich witamy, jest nas już prawie setka, więc sporo. Panowie będą odpowiadać na pytania dotyczące, tak jak już powiedziałam, SEO w małej firmie, tylko na początek może chciałabym się zapytać o to, jak w ogóle definiujecie małą firmę, bo to tak naprawdę można rozumieć w kilkuraki sposób. Może Damian? Tak, myślałem troszeczkę nad tym, jak możemy definiować SEO dla małej firmy, bo teoretycznie według, można powiedzieć, jak rynek postrzega małą firmę, to mówimy tutaj o mikro małych firmach z perspektywy ilości osób i strategii zarządzania tymi firmami, tak? Natomiast myślę, że w przypadku stron internetowych, rynku rozpatrywanego pod kątem właśnie internetu, powinniśmy patrzeć na to, jak obszerna jest strona, jak obszerny jest rynek w internecie, tak? Bo może być firma, która ma, nie wiem, 10 osób, a mieć bardzo obszerną stronę, bardzo wielki potencjał i wtedy ja bym to postrzegał jako dużą firmę i dużą przestrzeń rynkową, którą zajmują w internecie, tak? Nie zawsze korporacja, która ma setki albo tysiące osób, może mieć troszeczkę inny model biznesowy, będzie dużą firmą w internecie. Takie przypadki też z naszej perspektywy gdzieś tam firmowej mamy, więc ja bym tutaj postrzegał pod kątem tego, w jaki sposób to wygląda online, a tak naprawdę na dzisiaj, a nie z perspektywy ilości osób. Tak, panowie, zgodzicie się? Tak, zdecydowanie zgadzam się z Damianem, że jednak w internecie nie patrzymy na ilość osób zatrudnionych, tylko na potencjał serwisu, który występuje w sieci. Oczywiście są tu wyjątki, ponieważ mogą być małe biznesy, w których pojedyncza transakcja jest bardzo... przykład budownictwa, niekoniecznie musimy mieć bardzo dużo ruchu, żeby być bardzo wielką firmą również w internecie, więc są pewne wyjątki, ale co do zasady zgadzam się z tym. Paweł, ty też? Jeszcze tak dla potwierdzenia. Myślę, że częściowo tak, bo my tak naprawdę, jeżeli do nas przychodzi klient, to my nie widzimy tego z jego struktury, procesów i skali zatrudnienia, tak, za jego plecami. Natomiast ci klienci bardzo często mówią, tak, to znaczy mali klienci mówią, że tak, wiedzą Państwo, jesteśmy małą organizacją czy małą firmą, i wtedy jak gdyby sam siebie przestawiasz na tryb, okej, mam do czynienia z mikrofirmą, tak? Natomiast dopiero jak ona powie, okej, jestem www.amazon.com, tak, to nagle się okazuje, że ta mikrofirma to jest tak naprawdę wielki kolos, który no jak gdyby zajmuje trochę rynku, więc patrząc przez, tak jak Damian powiedział, tak, z punktu widzenia państwa możemy powiedzieć, że jesteśmy mikrofirmami, tak, natomiast z punktu widzenia rynku online'u czy nawet offline'u, tak, jesteśmy wielką, ogromną firmą czy nawet korporacją, tak, pomimo tego, że mamy zatrudnionych 5 czy 10 osób. Tak, czyli rozpoznawalność brandu też ma pewnie znaczenie właśnie. Przykładowo taki Samsung nie jest firmą, która jest bardzo wielką firmą, to pewnie nie są tanie projekty dla firmy Samsung, natomiast oni w internecie nie mają potężnego wolumenu ruchu. On jest raczej rozłożony po ich sprzedawcach, prawda, po tych sklepach, które sprzedają ich produkty.
Tak, zgadza się. Dobra, super, czyli ustaliliśmy tą pierwszą podstawową rzecz. Ja tylko jeszcze dodam, że ten dzisiejszy webinar jest trzecim z kolei AMA Live, które w tym tygodniu mają miejsce. Jutro się odbędzie kolejny, ostatni już, a wszystkie odbywają się dlatego, że w Senuto pomyśleliśmy, że zrobimy taką tarczę antykryzysową. Wszystkie informacje na temat tej tarczy możecie znaleźć na stronie senu.to/tarcza. Jeżeli jeszcze was tam nie było, to naprawdę zachęcam, żeby zajrzeć. Do tej pory odbyło się już, nie chcę skłamać, ale około 20 webinarów, wszystkie tylko w kwietniu, więc mieliśmy tego dość sporo. Wiedzy lało się dużo, było bardzo wielu specjalistów, którzy się nią dzielili. Dzielili się zarówno swoim doświadczeniem, jak i takimi dobrymi praktykami, więc na pewno warto się z nimi zapoznać. No dobra, myślę, że możemy pierwsze pytanie przeczytać. Jeszcze powiem, jak będzie to wyglądało technicznie. Ja mam kilka pytań przygotowanych, które już zebraliśmy wcześniej, ale na bieżąco możecie zadawać te pytania na czacie, my będziemy na nie odpowiadać, jeżeli będzie ich dużo, będziemy odpowiadać na nie pewnie w... Kiedy te pytania będą się jakoś zazębiać, będziemy je na pewno też czytać, więc proszę się tutaj nie krygować, tylko zadawać pytania, po to tutaj jesteśmy, czy panowie są tutaj po to, żeby wam te wszystkie, na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Dobra, to ja zaczynam z pierwszym pytaniem swoim, które brzmi, jaka jest różnica w strategii SEO małej firmy, a na przykład korporacji? I tutaj może poproszę Pawła na początek. No cóż, przed tym pytaniem zdefiniowaliśmy sobie, co to jest mała firma, co to jest duża firma, czy też korporacja, czy w ten deseń. Natomiast tutaj, tak jak wcześniej chłopaki powiedzieli, to zależy od rynku i od tego, co ten rynek reprezentuje i na jakim rynku dany klient czy dana firma działa, tak? Bo możemy sobie wtedy zdefiniować, że ktoś jest dużą firmą i działa tylko i wyłącznie na rynku lokalnym bądź ewentualnie polskim, natomiast mała firma może mieć zasięg ogólnoświatowy i działać na kilku rynkach europejskich. W związku z tym trudno jest zdefiniować w tym momencie, że przykładamy te same procesy i te same rzeczy do dwóch różnych firm, tak? Raczej bym się skłaniał do tego, że zamiast klienta wsadzać w proces, to bym wtedy proces dostosowywał do klienta i w zależności od tego, co on ma, jakie są cele jego też strategiczne i cele biznesowe, to w tym momencie dopiąłbym, tak, czy też dołożyłbym do tego strategię konkretnie pod tego klienta, więc tutaj też ciężko odpowiedzieć. Można też powiedzieć w taki sposób, że jak masz do dyspozycji 6 tysięcy złotych, tak, czy 10 tysięcy złotych, to dla małej firmy, czy to będzie wystarczające również dla korporacji. Można to próbować przełożyć, natomiast będzie to bardzo trudne, bo tu trzeba danych wejściowych jest po prostu i zmiennych jest bardzo dużo, tak? Rynek, zasięg, skala, proces, KPI, co chce osiągnąć, na jakim rynku działa. Za dużo zmiennych, tak? Natomiast no, generalnie nie przypiąłbym tego samego procesu i do małej, i do dużej firmy, tak? Są to zbyt duże różnice. Dobrze, Grzegorz? Dobra, z mojej perspektywy, gdzie miałem styczność właśnie z dużymi korporacjami, zresztą chyba każdy z nas i też z małymi firmami, jedną taką różnicę, którą zauważyłem, to jest szybkość podejmowania decyzji przez innych. Przykład podam. W dużej korporacji, powiedzmy, spotyka się grupa ludzi, która mówi, musimy wystartować jakiś konkretny serwis. No i zaprasza się różnych interesariuszy, którzy mogą mieć wpływ na ten biznes nowy. I jest pytanie, Grzegorz, czy widzisz tam przestrzeń dla SEO? No i w tym momencie, kiedy ja powiem nie, to po 3 sekundach już nikt mnie nie pamięta. Dobra, to Grzegorz mówi nie, idziemy dalej i tyle. I potem się już ten proces nie da wejść. Natomiast w małych firmach to jest często wałkowane, nawet jak mówisz nie, to mówią, a może znajdziesz. W dużych firmach to wygląda zupełnie inaczej. Ta szybkość podejmowania decyzji jest zupełnie inna niż małych, więc ja się nauczyłem, że często po prostu nie mówi się nie, mówi muszę to przemyśleć, muszę to sprawdzić, muszę zobaczyć potencjał, a czasami ślepo się zakłada, tak na pewno wejdziemy. Więc to różni. Według mnie skala działań też, która wpływa na to, czym się zajmujemy. Przykładowo, duże korporacje często nie schodzą na bardzo niski poziom, jeśli chodzi o swoje działania SEO. Czyli na przykład szukają widoczności na główne frazy, a długi ogon, jeśli wpada, to wpada. OK. Optymalizujemy w miarę, ale wpada. Czyli nie schodzimy do poziomu pojedynczych fraz, bo zwyczajnie
skala, w której funkcjonujemy, często nie pozwala wręcz na to, brakuje na to po prostu czasu. No i trzecia rzecz, która różni często duże firmy od małych firm, akurat na bardzo na plus dla korporacji, to jest to, że duże korporacje bardzo często po prostu wymagają od zespołów SEO liczenia. Czyli Grzegorz, jeśli ty chcesz 200 tysięcy czy 100 tysięcy na twój projekt, czy twoje działania SEO, kontentowe czy inne mają kosztować 100 czy 200 tysięcy, to ty musisz założyć się z życiem i potem z nami, że to przyniesie zysk i musisz w miarę to udowodnić. W małych firmach zauważyłem, często ślepo się wierzy, że jeśli specjalista SEO powiedział, kupmy tyle i tyle kontentu, to tyle i tyle kupujemy, a powinniśmy to jednak liczyć. Powinniśmy sprawdzać, czy to, co robimy, ma szansę się zwrócić. Przykładowo, widziałem małe biznesy, których ktoś zalecił, wdrożmy Skima. Dobra, wdrażamy Skima. Po czym poświęcili na to kilka miesięcy, żeby wdrożyć wszystkie możliwe formaty, włącznie z tymi, które Google jeszcze nie rozpoznaje. I to jest przepalanie budżetu klienta. W dużych korporacjach nie masz takiej możliwości, tak dużo czasu programistów, więc musisz dużo bardziej skrupulatnie myśleć o tym, co chcesz zrobić. I tak robić, żeby to możliwie przyniosło jak największe efekty, jak najmniejszym wkładem pracy. Dobra. Ale przy małych też trzeba myśleć, Grzegorz, też. Wiem, że trzeba. Ja mówię o moich doświadczeniach z klientami dużymi i małymi. Dobrze, Damian, jak się ustosunkujesz? W 100% zgodzę się z Grzegorzem, dodając jeszcze to, że tak właśnie w korporacjach dużych nie zawsze na wszystko sobie możemy pozwolić, choćby on-site'owo, ze względu na przykładowo sposób budowy serwisu, który na przykład może być międzynarodowy i drobna zmiana będzie musiała być wprowadzona na wielu rynkach jednocześnie, na co oni na przykład nie mogą sobie pozwolić, plus ta decyzyjność jest podejmowana na wielu szczeblach i musi być bardzo dobrze argumentowana. To nie jest na zasadzie przychodzimy do małej firmy, właściciel podejmuje decyzję, mówi dobra, robimy, jest ruch, w jaki sposób się to zwraca, przedstawiamy dane i zupełnie ta decyzyjność jest na innym szczeblu, tak? Mamy tutaj bardziej w przypadku małych firm mamy styczność z właścicielem, ewentualnie z jakimś drobnym działem marketingu. W przypadku dużych korporacji, już mówimy tutaj właśnie o tych szczeblach, no ta decyzyjność zupełnie jest inaczej rozproszona, stąd też wynika to, że proces podejmowania decyzji jest o wiele dłuższy i inaczej skonstruowany, tak? Więc moim zdaniem, tak jak właśnie Grzegorz powiedział, plus to, co w tym momencie dodałem, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o strategię, no też strategie są, wszystko zależy od celów, tak? Jeżeli mówimy o małych biznesach, małe biznesy też patrzą na to, żeby osiągnąć w miarę szybki zysk z działań, tak? To jest częste pytanie, kiedy osiągniemy wyniki, jak szybko będą wyniki, co mi to da? W przypadku korporacji, gdzie faktycznie są duże firmy, czy nawet korporacje międzynarodowe i tak jak wspominaliśmy wcześniej, mogą mieć mniejsze strony, nie zawsze działania SEO są związane z tak jakby bezpośrednio z zyskiem. Czasami jest to budowanie widoczności, budowanie wizerunku. Często ja mam takie doświadczenia, że w przypadku działań z dużymi firmami zderzam się z działem PR, tak, który buduje też jakąś wartość, ale na przykład nie myśli o link buildingu. Więc tam już jest wiele różnych możliwości, tak jakby innych niż w przypadku małych biznesów. W małych biznesach nie ma działu PR. Małe biznesy często nie pochwalą się jakąś nowością czy jakimś newsem, który może być na przykład uwzględniany jako notka prasowa. Oni nie zmieniają często też rynku, tak? Więc tutaj strategie też na strategie link buildingowe, on-site'owe, plus sposób, w jaki przedstawiamy strategię SEO dla właśnie zarządu, dla działów marketingu w dużych korporacjach jest zupełnie inny niż w przypadku, moim zdaniem, małych firm. Zgadzam się. ROI w dużych korporacjach z działań SEO na poziomie 20-30%, oczywiście duży zwrot, jest absolutnie akceptowalny. W małych firmach oczekuje się ROI na poziomie 200%, czyli że po pół roku już mam z tej inwestycji, mają już zarabiać. Więc to jest też ogromna różnica. I chyba jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, może nie z wszystkich dużych korporacji, ale w wielu zupełnie inaczej podchodzi się do działań link buildingowych. W małych firmach często jest to core działalności SEO. W dużych, tam gdzie marka ma rozpoznawalność, czasami jest tak, że w ogóle się nie przeprowadza żadnych działań link buildingowych, te linki po prostu się pojawiają naturalnie. Mhm. Tak, w przypadku dużych brandów, tak. Ten page'ak potem wewnętrznie rozprowadzić w prawidłowy sposób. Dobra, tak, tutaj... W przypadku dużych brandów tak właśnie może być, tak? My też mieliśmy parę takich case'ów, gdzie duży brand po prostu nie potrzebował, no link building był tam zbędny, tak? Dobra, czyli... Tak samo, chyba Grzesiu ma takie doświadczenia w Onecie chyba, tak?
Okej, czyli link building to jest taki przykład, który może powiedzmy różnić małe i duże firmy, czy strategie w małych i dużych firmach, ale tutaj Adam Jasiński prosi o trochę więcej konkretów, bo już powiedzieliśmy w takim dużym obszarze, na czym się różnią te strategie, ale może moglibyście to podać na jakichś konkretnych przykładach, nie mówię na konkretnych domenach, tylko może biznesach czy branżach. Kto zaczyna? No, Damian. Ja. Okej, okay, no mogę podać case brandu RTV AGD, można powiedzieć. Jest to brand produkujący sprzęt, gdzie planowaliśmy strategię SEO, który był bardzo mocnym brandem. I tam strategia link buildingowa totalnie nie miała sensu, ponieważ każdy nowy produkt, który oni wypuszczają, bardzo szybko się rozchodzi poprzez serwisy właśnie, które chcą o tym napisać i gdzieś tam same generują dzięki temu ruch, plus przez sprzedawców. Więc tak naprawdę i przy bardzo mocnej domenie, tak, którą oni posiadają międzynarodową, która jest potem kierowana na inne kraje, są inne kraje i inne języki są przelinkowane między sobą, więc tak naprawdę każdy artykuł, który był przez nich pisany, bardzo wysoko znajdował się i tak w wyszukiwarce, więc tak naprawdę działania link buildingowe w tym przypadku nie miały sensu, tak? Bardziej tutaj strategię opieraliśmy na budowaniu dobrego kontentu, na wewnętrznym linkowaniu, na on-site, ile mogliśmy tak naprawdę im doradzić i naprawić z tego, co było w momencie zastanym, ile mogli też wdrożyć, tak? No, to dla nas było takim kluczowym elementem w tym przypadku. Okej. Okay. Paweł, może masz jakiś przykład tutaj, żeby dodać? To znaczy, to ja powiem z punktu widzenia mikrofirmy. Jak wszyscy wiemy, czekamy na deszczyk i jak deszcz popada, to wiecie, jaka branża najlepiej wtedy zarabia? Parasolkowa. Wywóz szamba, bo zazwyczaj jest wtedy wszystko zalane. W związku z tym ludzie szukają, jak na przykład, jaką pompę kupić do studni, jaką pompę kupić do szamba. Czyli są to w tym momencie to, co Grzegorz powiedział, tak? Duże korporacje nie potrzebują długiego ogona, bo ktoś będzie pisał pompa do i na tym się skończy, tak? Bo ona patrzy wysokopoziomowo, natomiast mała firma, mały Kowalski, który prowadzi taką firmę i który obsługuje jak gdyby rynek lokalny, no będzie potrzebował ruchu organicznego z fraz właśnie typu jaką pompę kupić do szamba, w jaki sposób pozbyć się szamba, czy też w jaki sposób jaką pompę kupić do podlewania ogródka, czy też w jaki sposób zamontować szambo ekologiczne, żeby z tą wodę, która powstanie, zużyć z kolei do podlewania ogródka. Więc jak gdyby tutaj z punktu widzenia mikrofirmy, tak, to ROI akurat będzie potrzebowało być duże i wydatne, kilkusetprocentowe, to o którym Grzegorz powiedział, natomiast w przypadku, tak jak Damian mówi, dużej firmy Euro RTV AGD, tak, jakiegoś producenta, wystarczy wejść na nazwę pralki czy na frazę pralka i jemu to wystarcza, tak, przynajmniej w cudzysłowie. Więc jak gdyby znaczy akurat... Proszę? Ja akurat mówiłem o producencie sprzętu, tak? Czyli o marce, o producencie, tak. Natomiast ja bym się z tobą nie zgodził, jeżeli że mówisz, że duże firmy nie potrzebują długiego gona. Wiesz, w przypadku budowania tak jakby PR-owych treści i wartości dodanej dla klienta, no oni potrzebują ten długi ogon, tak? Żeby ludzie szukając danych rzeczy, danych informacji na temat, przypuśćmy, nie wiem, pralki, telewizora, głośników, tego typu rzeczy, żeby znajdowali to u nich, tak? Żeby ten poradnik był u nich. To też jest długi ogon i to jest budowanie wartości firmy i ich PR-u, więc moim zdaniem nie zgodzę się na to, że duże korporacje nie potrzebują dużego ogona i idą tylko na grube frazy, bo to nie tylko tam o to chodzi, tak? Nie tylko chodzi o frazy, które konwertują, ale chodzi też o spory zasięg marki czasami, tak? Szczególnie w przypadku korporacji, które o to dbają. Dobra, ale my jesteśmy na webinarze o firmach małych. Dla firm małych to skupmy się tutaj na tym, co te małe firmy powinny robić. Czy one się powinny skupiać na tym długim ogonie? Bo wydaje mi się, że to jest właśnie ten kierunek, który powinny obrać, prawda? Tak. Przede wszystkim na małym ogonie, bo przeważnie grube frazy są właśnie przez grube brandy zajmowane i na nie się najbardziej skupiają. Przez to ten długi ogon najczęściej jest jedną z niewielu przepustek dla tej małej firmy z niewielkim budżetem, która dopiero wchodzi w obszar SEO, na to, żeby w ogóle zaistnieć i móc systematycznie rozszerzać swoją widoczność w sieci. Tak, albo możliwość lokalnych wyników, tak? To też jest jakaś strategia, tak, żeby zagospodarować lokalny rynek, też długim ogonem plus miasto, tak? Trochę posłużyć się wizytówką Google'a, żeby ten rynek lokalny tutaj zdobywać jak najwięcej klientów, ewentualnie potem zarabiając na tym myśleć o dalszej ekspansji.
Tak, no zwłaszcza, że te małe firmy często po prostu działają wyłącznie na rynku lokalnym, nie? Więc nie obchodzi je, by być na drugim końcu Polski widocznym w Google, tylko po prostu tam, gdzie rzeczywiście działają. Dobra, dobrym przykładem, ja jeszcze dodam jedną rzecz. Dobrym przykładem jest teraz, powstają jak grzyby po deszczu salony meblowe i użytkownicy, którzy działali na rynku lokalnym bądź w offline, starają się dotrzeć właśnie, wejść do online'u. Jedną ze strategii jest właśnie zbudowanie długiego ogona na frazy bardzo niszowe plus właśnie działalność w online na rynku lokalnym, czyli zdobycie na przykład rynku jakiegoś miasta, miasteczek dookólnych bądź województwa, a dopiero później ekspansja dalej, bo to co chłopaki powiedzieli, że te grube frazy, te tłuste frazy są zajęte przez duże brandy, no i tam startowanie tam przez najbliższe 2-3 lata po prostu nie ma sensu, tak? Lepiej się zająć po prostu tym, co możemy osiągnąć w krótkim czasie i małym kosztem, tak? Mhm. Dobra. W takim razie kolejne moje pytanie. Nie mam w budżecie miejsca na specjalistę SEO, ale sam mam 2 godziny dziennie, które mógłbym przeznaczyć na pozycjonowanie firmy w wyszukiwarce. Znam podstawę. Czy macie jakieś rady? Nauka i testowanie. Moim zdaniem ja bym zadziałał dwutorowo, tak? Ponieważ żeby sobie nie narobić kłopotów na domenie własnej docelowej, to jeżeli ktoś ma jakieś podstawy, to najpierw może by przetestować pewne mechanizmy na jakiejś domenie roboczej, na bardzo długich ogonach, żeby zobaczyć faktycznie jak działa linkowanie, żeby pobawić się narzędziami, najpierw jakimiś darmowymi, a później wchodzić w płatne, ewentualnie te niższe abonamenty popróbować i zacząć działać, zobaczyć jakie są tego efekty, obserwować, a dopiero następnie to przenosić na domenę docelową, żeby jej nie przepalić, jeżeli komuś faktycznie na niej zależy, tak. I myślę tutaj, no dużo edukacji, tak, dużo edukacji, patrzenia tego, co ludzie piszą na grupach, słuchania specjalistów, nawet takiej tarczy antykryzysowej. Myślę, że szukanie tutaj wiedzy, tak? To jest clue działań. Jedną z najważniejszych rzeczy, na której bym się skupił w takiej sytuacji, to jest to, żeby zlecić na zewnątrz audyt do specjalisty. Chodzi o to, żeby nie eksperymentować, mając tylko i wyłącznie podstawy, chodzi o to, żeby nie eksperymentować zbytnio na własnym żywym organizmie, czyli swojej firmie. Dokładnie. Możemy skończyć naprawdę źle i nie jest stosunkowo trudno, aby zaszkodzić swojej stronie i popełnić błędy, które potem będzie nas kosztowało sporo czasu, żeby je odkręcić. Więc polegałbym na audycie, w którym z góry informujemy osobę, która będzie nam ten audyt przygotowywać, czy oczekujemy, czyli żeby powiedziała nam, co w tym serwisie jest do poprawy, jakie są perspektywy tego serwisu, czy na podstawie tego audytu, jaką mini strategię, żeby przygotowała nam ta firma, czy specjalista SEO. Od początku z myślą o tym, że my wiele z tych prac będziemy chcieli wykonać samodzielnie. Czyli przykładowo w audycie powinny znaleźć się dokładne rekomendacje, w jaki sposób powinien być przygotowywany content na stronę, czyli co w tym kontencie powinno być zawarte, na jakie frazy powinniśmy ten content pisać, żeby ten człowiek, ten właściciel biznesu mógł sobie ten treść pisać samodzielnie. Mało tego, obecne czasy koronawirusa, w bardzo wielu biznesach, które są czasami przestoju na poziomie 50, a nawet 100%, mówiąc o restauracjach, fryzjerach, i o biznesach, które jednocześnie starają się nie zwolnić swoich pracowników, jest to czas dla tych ludzi właśnie, żeby skupić się na tym, żeby rozwinęli własne strony internetowe, czyli napisali ten content, którego zawsze tam brakowało, rozwinęli troszeczkę bardziej warstwę blogową, ułożyli sobie content plan na przykład na najbliższe pół roku albo nawet na rok, w którym będzie zawarte, raz w tygodniu publikujemy taką treść, wiemy od początku, co będziemy publikować. To są rzeczy, które może taki człowiek zrobić samodzielnie od początku. Mało tego, z niewielką pomocą specjalisty SEO, może też taki człowiek pokusić się o to, żeby właściwie przelinkować wszystkie jakby huby tematyczne, klastry tematyczne w obrębie swojego serwisu linkowaniem wewnętrznym. Pooptymalizować swój istniejący content tak, aby te linki w tym kontencie zawarte mogły tam się wpasować w naturalny sposób. To są wszystko działania, które rzeczywiście taka osoba może wykonać sobie, taki właściciel biznesu może wykonać sobie samodzielnie. Finalnie technologia, która jest tak w mojej opinii trzecim filarem SEO po treści i linkach, no to już rzeczywiście tu już mamy przestrzeń dla ludzi, którzy mają cokolwiek wiedzę o programowaniu. Bo rzeczywiście można samemu pokusić się o pewne optymalizacje, przykładowo zoptymalizować zdjęcia, zmniejszyć ich wielkość, odchudzić troszkę kod strony, zintegrować mniej używalne pliki CSS czy
JavaScript, czy pozbyć się na niektórych stronach pewnych skryptów, które są niepotrzebne, a opóźniają na ładowanie się strony i wiele innych rzeczy, które moglibyśmy wykonać, ale tu już rzeczywiście potrzebna jest wiedza. Więc jeśli taki właściciel biznesu ma smykałkę do tego, absolutnie jest to przestrzeń, w której może również działać z punktu widzenia SEO na swojej stronie. Natomiast jeśli w ogóle nie ma wiedzy technologicznej, naprawdę lepiej, żeby nie dotykał technologii swojej strony, bo można po prostu popsuć. Tak, ale krótko mówiąc, tak naprawdę każdy może bardzo dużo poprawić na swojej stronie, czy pisząc treści, czy robiąc to linkowanie, to tak naprawdę nie są trudne rzeczy. Ważne, żeby wiedzieć, jak to robić, prawda? Bo tak, można to zrobić źle i wtedy... Ważne, żeby wiedzieć, że trzeba robić i jak to trzeba zrobić, ale już samo robienie nie jest samo w sobie takie trudne. Paweł, masz jakieś... Powinno być to robione i taką mikrostrategię, a nie w oparciu tylko i wyłącznie o swoje podstawy podstaw. No tak, jeżeli tak, są na to fundusze, żeby zrobić ten audyt, a jeżeli tego nie ma, no to tutaj trzeba opierać się... Ale fundusze na audyt lepiej znaleźć i tutaj do tego, co Grzegorz, jak gdyby, Grzegorz zawsze ma gadane i dużo, dużo rozmawia, natomiast dodać należy, że oprócz nauki, jak gdyby kontaktu ze specjalistą SEO dostaniesz audyt, to żeby klient zapoznał się z tym audytem, zdzwonił się z tym SEO-owcem na jakiś hangout czy na jedną, dwie godziny, żeby przegadać ten audyt, później go wdrożyć, najlepiej w całości albo przynajmniej w połowie i później krok po kroku jeszcze raz cały ten audyt zweryfikować z tą osobą, która ten audyt przygotowywała. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, że w momencie wdrożenia audytu są naruszone inne klocki na stronie, które też być może będą potrzebowały poprawek, tak? Więc jak gdyby audyt swoją drogą, przeczytać audyt to jest drugie, i jeszcze zrobić reaudyt taki dość mocny, żeby rzeczywiście ten serwis był przygotowany pod kątem SEO wraz z tym specjalistą. Oczywiście wtedy przy audycie wydobyć tą wiedzę od tego SEO-owca, tak, czy też od osoby, która ten audyt przygotowywała i pouczyć się przy niej, tak? Ona też wskaże, robiąc audyt, ona wskazuje jakieś wytyczne i rekomendacje z jednej strony Google, a w drugiej strony można zawsze przy audycie poprosimy o bibliografię, skąd pan czerpał, pan, skąd czerpaliście wiedzę. I jak gdyby też taka bibliografia powstaje, którą później można sobie zawsze wrócić, czytać. Ten audyt rzeczywiście jest przydatny nawet na 2-3 lata tak do przodu, bo ta wiedza jednak będzie procentowa. No i uczyć się, to co Damian powiedział, uczyć się, dużo czytać, można robić dwutorowo, czyli z drugiej strony postawić jakiś zapasowy sklep, na którym można testować coś hardkorowego, coś w ogóle od czapy, a na swoich rzeczach wdrażać wszystko, jak to się mówi w cudzysłowie, po Bożemu, tak? Dokładnie. Dobra, to jeszcze jedno pytanie z mojej strony i później już przejdziemy do pytań z komentarzy. Jestem małą firmą, mam 5000 zł do wydania na pozycjonowanie. W co zainwestować? I zakładam, że to nie jest 5 tysięcy miesięcznie, tylko 5 tysięcy tak ogólnie powiedzmy na rozruch. Okej, więc należy sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasza działalność, ponieważ w niektórych serwisach za 5 tysięcy, żeby miało to sens, kupimy co najwyżej dwie publikacje content marketingowe z podlinkowaniem w większych mediach. W innym biznesie kupimy za to 100 linków albo i więcej. W trzecim biznesie, który na przykład ma jakieś fajne mikrozaplecze, kupimy niezły zestaw linków do tego zaplecza. Więc tak samo z treściami. W jednej firmie możemy posłużyć się treściami, które nawet możemy na rynku zamówić za 20-25 zł za 1000 znaków i tych treści za 5 tysięcy możemy całkiem sporo kupić, a w innej firmie, która ma już w miarę rozpoznawalny brand, będziemy chcieli zrobić porządną analizę, która będzie kosztowała 1000-2000 zł za jeden artykuł. Więc musimy zacząć od zaudytowania serwisu, od powiedzenia sobie, gdzie jesteśmy, co już zrobiliśmy i dopiero wtedy możemy powiedzieć, co możemy z tymi pieniędzmi zrobić. Jeśli dopiero zaczynamy, czyli pierwszy raz stykamy się z SEO i tak jak powiedziałaś, mamy te 5 tysięcy na rozruch, a potem zobaczymy, co będzie, to co mówiliśmy już wcześniej, jesteśmy troszeczkę matematyczni, ale tak naprawdę powinniśmy zrobić audyt, czyli zaudytować serwis, odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest ten serwis i na podstawie tego audytu ułożyć strategię. Strategia czasami brzmi jak bardzo wielkie słowo, ale tu chodzi o to, żeby ułożyć plan na kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy i kilkadziesiąt miesięcy, żeby zawsze wiedzieć, w którym kierunku podążamy i móc się zbenchmarkować, czy to, co robimy, rzeczywiście się nam sprawdza.
wtedy w każdym momencie, robiąc coś według planu, jesteśmy w stanie zadać sobie lub agencji pytanie, dlaczego to, co robimy, przynosi takie i takie inne rezultaty, na przykład bardzo słabe albo wysokie, i na tej podstawie podejmować kolejne decyzje. Strategie to nie są dokumenty, które są przypieczętowane krwią i nie wolno ich nigdy zmieniać. Strategia jest po to, żeby dawała nam obraz, dokąd idziemy, ale zawsze możemy ją zmienić. Jeśli widzimy, że kierunek na podstawie dotychczasowo podjętych działań się zmienia, daje rezultaty tam, gdzie się czasami nawet nie spodziewaliśmy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zmienić. I od tego właśnie zależy, w jaki sposób wydamy te 5000. Więc tak jak mówię, zacznijmy od tego, żeby zaudytować nasz serwis, powiedzieć sobie, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy. I w zależności od skali tego biznesu może się zdarzyć, że to 5000 to jest już za mało, żeby zrobić dobry audyt plus taką mikrostrategię. Ale jeśli mówimy o małych firmach, a po to się spotykamy tu, żeby mówić, dawać porady dla małych firm, to w większości przypadków te 5000 zł są już wystarczającą kwotą, żeby wykonać dość solidnie taki audyt. Audyt, który ja zawsze polecam, żeby rozmawiać ze specjalistą SEO nie tylko z poziomu samych technikaliów związanych z SEO, ale też właśnie z poziomu biznesu. Nawet jeśli nasz specjalista, z którym dyskutujemy, czy planujemy zrobić audyt, nie ma dużej wiedzy o biznesie, czy nie potrafi sam z siebie, czy nie wyszedł sam z siebie z taką inicjatywą, to my pomóżmy mu jako biznes, bo my, prowadząc nasz biznes, często znamy się na własnym biznesie, potrafimy go policzyć, wiemy, gdzie nam daje zwrot, gdzie nam nie daje zwrotu. I dzięki temu jesteśmy w stanie w tym audycie razem, dając wiedzę właśnie i od właściciela przedsiębiorstwa, i od SEO-wca, zbudować prawdziwy i dobry, realizowalny plan, który ma szansę być wdrożony. Ponieważ ja uważam, że audyty są dobre tylko wtedy, kiedy zostają wdrożone. Każdy inny audyt, choćby był najpiękniejszy, jest po nic. Tak, no nie sztuka wydać pieniądze, ważne, żeby te jeszcze wskazówki w jakiś sposób zastosować. Czy tutaj chciałam powiedzieć do tej strategii, że warto zrozumieć fakt, że tak naprawdę strategia to nie jest jakiś plan, który narzuca SEO specjalista, tylko to jest właśnie taki plan wypracowany wspólnie z właścicielem biznesu, czy osobą zajmującą się marketingiem w danej firmie i specjalistą, który się zna na rzeczy, więc nawet jeżeli wydaje się, że to jest taki plan, który jest średnio dopasowany, to nie jest jeszcze plan gotowy pewnie w większości przypadków. Paweł? No ja tutaj jeszcze bym dodał do tego, co Grzegorz powiedział, że nie bójmy się klientowi, czy też mamy mu biznesowi powiedzieć, że audyt SEO, czy w ogóle SEO jest mu jakkolwiek potrzebne, bo być może na początek nie jest mu potrzebne, bo z jednej strony biznes może zna swój offline, ale nie zna online'u, natomiast z drugiej strony, tak jak Grzegorz powiedział, SEO-wiec też nie musi się znać na jego biznesie, bo musi się, że tak powiem, podszkolić z danego biznesu, tak, żeby też mieć pojęcie. Natomiast nie bójmy się też w strategii takiej SEO-owej ująć tego, żeby powiedzieć klientowi, ok, szanowny kliencie, do SEO wrócimy za pół roku, najpierw zróbmy jakąś strategię adsową, zróbmy reklamy, zobaczmy, co klienta przyciąga, co jest klikane, co jest wyświetlane, jak reklamy pracują, dopiero wtedy będziemy wiedzieli, jakie słowa kluczowe pracują, jakie słowa w ogóle są klikalne, jakie dają konwersje, ale też zwróćmy uwagę na przykład w kampaniach adsowych, na jakie słowa kluczowe kampanie się wyświetlają, bo to też warto przeanalizować. Dopiero na przykład na tej podstawie możemy wtedy tą strategię do końca opracować i wtedy wrócić i powiedzieć, ok, mam te 5000 zł, zróbmy audyt SEO, mam taki zestaw słów kluczowych, wiem, co się dzieje i dopiero wtedy jestem w stanie opracować strategię. Tak, nie bójmy się też powiedzieć w ten sposób klientowi, że żeby nie startować zawsze od strategii SEO, bo być może trzeba wystartować od strategii adsowej. Natomiast my tutaj dzisiaj jeszcze rozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o SEO, natomiast w ciągu tych już 33 minut parę razy padło słowo content i generujmy treści. Natomiast nie bójmy się tą treść reklamować jeszcze w social media, tak? Nie zapominajmy, że jeszcze mamy kanał social mediowy, który pośrednio przekłada się na nasze zyski SEO, bo jeżeli content jest fajny i koszerny, to ludzie go zalinkują, czyli przysłowiowe white hat SEO, tak? I w tym momencie możemy pozyskać ruch organiczny czy linki organiczne bezpośrednio z for czy spoza naszej strategii, tak? Więc niemniej jednak, analizując biznes, jeszcze wyszedłbym z punktu widzenia adsowego, tak? Czyli zbadać najpierw reklamy ads i dopiero potem podejść do SEO. Nie bójmy się powiedzieć, że ok, kliencie, SEO na początek to nie jest dobre rozwiązanie, zacznijmy od innej rzeczy, a do SEO wrócimy za 3 czy za 6 miesięcy.
Jeszcze też ważna sprawa, że takie 5 tysięcy budżetu na SEO to tak naprawdę może być na początek, ale działania SEO nie są jednorazowe, prawda? Więc te... Tak, to jest około 400 zł miesięcznie. No właśnie, może na początek... Jak to jest? Nawet jak się ma te 5 tysięcy złotych, to trzeba mieć od razu w głowie, że warto je rozłożyć na kilka miesięcy, czy można zrobić tak, że na początek wydam powiedzmy w jednym miesiącu 5 tysięcy złotych, a następnie jakoś to będzie szło bez... Nie ma darmowych okresów SEO. Biznesu. Od wszystko zależy od biznesu. Ja dlatego zależy od niszy też, od niszy. Tak, ja bardzo często właśnie zwracam uwagę w wszelkich moich rekomendacjach, w różnych wystąpieniach, żeby liczyć. Liczyć, jeszcze raz liczyć. Czyli weźmy przykład. Jeśli mamy już jakiś trafik z SEO i potrafimy określić analityką, w jaki sposób on nam konwertuje, to jesteśmy prawie już w domu i potrafimy policzyć, czy ta zainwestowana każda złotówka się zwróci. Czyli jeśli możemy ocenić, choćby tylko przypuszczalnie, i to może być bardzo jeszcze nieprawdziwa liczba, że nasza finalna konwersja na zakup, czy na usługę, czy na zakup usługi będzie na poziomie 1%, to już wiemy, że potrzebujemy 100 sesji, aby zarobić, aby jeśli ta konwersja warta jest 1 zł, to wiemy, że potrzebujemy 10 tysięcy sesji, żeby zarobić 100 zł. I mamy już tę informację, że potrzebujemy 10 tysięcy sesji, aby zarobić 100 zł. Czyli jeżeli na przykład inwestujemy 1000 zł, to one muszą łącznie przynieść 100 tysięcy sesji, żeby zwróciły się. Prawda? I jeśli do tego doplanujemy jeszcze zwrot z inwestycji na poziomie 25%, to oznacza, że rocznie, więc wiemy, że chcemy się zwrócić w 4 lata, więc te 100 tysięcy musimy sesji, które potrzebujemy, żeby zwróciły się, potrzebujemy podzielić przez 48 miesięcy. I to wychodzi nam finalnie liczba tam 2000 czy 2000 z kawałkiem sesji, 2000 blisko 100 sesji, które musimy zdobyć miesięcznie przez 4 lata za 1000 zł, które zapłacimy, i wtedy to jest opłacalne. I wtedy mamy punkt wyjścia i mówimy sobie, ok, w jaki sposób zdobyć 2100 sesji za 1000 zł. I to jest nasz punkt wyjścia. Wtedy możemy zacząć planować dopiero działania SEO. Mhm. Dobra. Super. No to ja też bym jeszcze tylko dodał, że wiesz, musimy patrzeć na po pierwsze potencjał rynku i branżę, w której funkcjonujemy, tak? I to, co Grzesiu powiedział, na stan zastany, tak? Bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, temat medyczny, tak, zaczyna z małą firmą medyczną albo na przykład, nie wiem, odzieżową, gdzie jest konkurencja dosyć spora, jeżeli chodzi o SEO, to tutaj strategia w ogóle budowanie strategii SEO na sam początek, moim zdaniem, no nie ma sensu, tak. Nie bójmy się, tak jak Paweł powiedział, nie bójmy się powiedzieć klientowi, są social media, są AdWordsy, możemy troszeczkę inaczej, możemy ewentualnie pewne rzeczy, wiesz, 5 tysięcy dla początkującego mojego biznesu, nawet czasami lokalnie, budując dobrą kampanię adsową, może się zwrócić, zarobić i tak naprawdę dać przez pewien okres takie profity, które pozwolą na działania SEO. Ja parę takich przypadków mam, gdzie z małych klientów, którzy zaczynali i robiliśmy im kiedyś adsy, teraz na ads są wydawane też spore budżety, ale działamy już od jakiegoś czasu z kampaniami SEO i to wszystko idzie w dobrą stronę i tak naprawdę to wszystko się zwraca. Tak? Tutaj kwestia jest, mówię, też branży, strategii i tego, w jaki sposób chcemy z tym klientem pracować, tak? Tak, czyli te 5 tysięcy złotych może warto rozpatrywać jako budżet marketingowy, a niekoniecznie budżet SEO-owy, bo tak jak mówicie, nie zawsze to SEO będzie najlepszym wyborem na początek. Dobra, zanim przejdziemy jeszcze do pytań z komentarzy, chciałabym poprosić wszystkich uczestników, że jeżeli uważacie, że tutaj leje troszkę fajnej wiedzy i te nasze uwagi są przydatne, to podzielcie się tym w social mediach, szerujcie nasz webinar, bo chcielibyśmy dotrzeć z nim do jak największej liczby osób, bardzo nam na tym zależy. Dobra, wyświetlam kolejne pytanie, znaczy pierwsze pytanie od Piotrka. Łatwo spalić początek swoich SEO działań złym doborem słów kluczowych. Będąc soloprenerem, czy warto coś takiego zlecić, czy cierpliwie googlować? Właściwie można nawet rozszerzyć pytanie, jak optymalizować się najmniejszym kosztem, czyli co robić samemu, a co zlecać? To może ja zacznę. Najlepiej zacząć od tego, w czym wiesz, że czujesz się najlepiej, tak? Jeżeli masz wiedzę, na przykład, jeżeli jesteś dobrym copywriterem albo masz lekkie pióro i możesz pisać content do siebie, to pisz ten content. Natomiast jeżeli nie czujesz się dobry, nie wiem, w kampaniach AdWords, facebookowych czy w link buildingu,
wypchnij to po prostu na zewnątrz, tak? Czyli pielęgnuj to, co umiesz zrobić i z tego żyj, natomiast resztę po prostu oddaj na zewnątrz. I to będzie, myślę, to jest najprostsza strategia i najszybsza do wdrożenia, tak? Natomiast z drugiej strony, no jeżeli się czegoś nie umie, to raczej się po prostu za to nie zabieraj, ewentualnie, tak jak tutaj już wcześniej padło, dużo po prostu testuj na sąsiedniej domenie, na jakiejś dodatkowej, dokupionej, żeby wiedzieć, co działa, a co nie działa. Damian? Ja też, podobnie jak Paweł mówił, skupiłbym się ewentualnie właśnie na testach, żeby pewnych tematów nie przepalać. Sam gdzieś w swojej pracy dużo, dużo testuję i staram się coraz więcej testować, tak, różnych rozwiązań, natomiast na domenach, na których mogę sobie na to pozwolić. Z perspektywy biznesu i klienta i gdzieś swoich rozwiązań, staram się tego nie robić, tak? Jeżeli chodzi o też nieprzepalanie i nie robienie głupot, no to tak jak wcześniej mówiłem, tak? Dużo nauki, analizy i wdrażanie tych rzeczy, na które się jest, że tak powiem, którym się jest pewnym, tak? To, co Paweł powiedział. To jest moim zdaniem dobra strategia, jeżeli o to chodzi. Z mojej opinii grunt to są prawidłowe dane, zdobycie prawidłowych danych, czyli jeśli nie chcemy przepalić, nie chcemy posłużyć się złymi danymi po to, żeby wybrać złe słowa kluczowe i pisać teksty, to pierwsze, co musimy zebrać, właściwe dane. Przykładowo, jeśli my na początku naszego biznesu źle zdefiniujemy słowa kluczowe, czyli na przykład powiemy sobie, że nawet frazę wiadomości z kraju, bo ma milion wyszukań miesięcznie, chcę być pierwszy i napiszę tekst związany z wiadomościami z kraju, no to jest przepalanie pieniędzy. Nie będę tam nigdy, albo bardzo długo, albo wiele lat. Nie będę tam na czołowych pozycjach. Więc dane są potrzebne po to od konkurencji, żeby móc ocenić, powiedziałem tu skrajny przykład bardzo trudnej frazy, więc dane są po to, aby móc ocenić, czy otoczenie konkurencyjne pozwoli nam na przykład wypromować ten tekst w miarę łatwo, w miarę tanio, w miarę własnymi środkami. Czyli powinniśmy umieć analizować nie tylko sam zestaw fraz kluczowych, ale każdą pojedynczą frazę kluczową, umieć położyć w otoczeniu konkurencyjnym i powiedzieć, ok, na tą frazę widzę, że pojawia się bardzo mocno Allegro, widzę w narzędziach typu Senuto, że ta pozycja Allegro na pierwszym miejscu jest zabetonowana od bardzo dawna, na drugim miejscu mamy OLX, na trzecim RTV Euro AGD i jeszcze parę innych brandów, więc już wiem, że na tę frazę, żeby wejść, będzie mi bardzo trudno, więc moje pisanie tekstów, moje nawet linkowanie wewnętrzne i wszelkie moje działania, kiedy próbuję sam zrobić pewne rzeczy, będą skazane po prostu niepowodzenie, przepalę kasę, chyba że ten tekst potrzebny mi jest też PR-owo czy marketingowo, z zupełnie innych powodów, na Facebooka. Ale to oczywiście, czasami też właśnie warto w ten sposób planować, żeby to, co robimy, mogło osiągać takie znienawidzone wręcz korporacyjne słowo synergię, czyli żeby powiedzmy tego jednej sztuki kontentu nie działało tylko i wyłącznie dla SEO, ale też działało dla innych kanałów. W ten sposób dywersyfikujemy sobie te źródła, które mogą nam zwrócić tą pracę, którą włożyliśmy. Więc wracając do tych słów kluczowych, powinniśmy umieć tą konkurencję zbadać, żeby powiedzieć sobie, czy jesteśmy w stanie znaleźć zestaw fraz, który jest osiągalny pod kątem link buildingu, wiemy, że na naszej stronie, powiedzmy, prowadzi już dużo linków, więc jesteśmy w stanie nawet tylko linkowaniem wewnętrznym ten artykuł wypromować i w ten sposób możemy na podstawie właśnie danych wybrać sobie te prace, które możemy rzeczywiście zrobić samemu. Ja się nie zgadzam z tym, że pisanie tekstów pod SEO jest czymś trudnym, tego się jest w stanie nauczyć prawie każdy, kto ma w miarę lekkie pióro, więc tu zupełnie inne predyspozycje są potrzebne, żeby pisać te teksty i one są o wiele ważniejsze niż to SEO. Wpleść SEO w każdy materiał w miarę sprawnie może każdy na podstawie instrukcji zostawiającej się na 2-3 stronach A4. Tak, Grzesiu, ale wychodzisz tutaj z perspektywy posiadania już jakiejś wiedzy, narzędzi analitycznych, umiejętności analizy tych słów kluczowych, tak? A to co w przypadku, co w przypadku, kiedy tego nie masz, tak? No bo tutaj nie, tak naprawdę... Jeśli nie ma żadnej wiedzy, to umówmy się, tak powiedziałem wcześniej, nauczenie się pisania tekstu pod SEO można zrobić w ciągu jednego dnia z SEO-owcem. I potem już sobie pisać. Tak, ale cała analiza, cały proces dostarczenia tych danych sobie, tak naprawdę. To jest po prostu trudne. To jest zwyczajnie trudne. To nie są proste rzeczy. Nam SEO-owcom zdarza się czasami pomylić, ocenić źle, bo często robimy coś ciut bardziej automatycznie, a nie tylko ręcznie, i zdarza nam się pomylić, źle ocenić konkurencję i pewne działania nie przynoszą takiego rezultatu, jakiego się spodziewaliśmy.
Można taki protip dać, że można po prostu patrzeć na to, co się na dane słowo kluczowe wyświetla w wynikach wyszukiwania. To jest taki pierwszy, myślę, element i co Google podpowiada, tak? To jest, myślę, że są takie dwa pierwsze elementy. No ale to już musisz mieć czasami narzędzia do tego, tak? Ale Nie, uważam, że jeżeli nie masz dostępu do narzędzi, a chcesz zrobić coś za darmo, to co pokazywałem też na poprzednim webinarze, że możesz przejrzeć stronę konkurencji tylko pod tym kątem, tak jak tutaj w pytaniu padło, dobrałem źle słowa kluczowe, to zobacz, co twoja konkurencja ma na swojej stronie internetowej, w jaki sposób ma treści i tylko z tego ściągnij. Najlepszym narzędziem... Tak, tylko że nie zawsze. Nie konkurencji. Po kolei. Nie zawsze myślę, że ty bazowałbym na konkurencji, bo jeżeli nie masz narzędzi i nie wiesz, w jaki sposób konkurencja stoi na rynku, no i tak, i nie, bo czasami dla osoby to popełnia błędy, tak? Wyjścia. No, okay. Jak się nic nie wie. Jak się nic nie wie, niby tak, ale można też popełnić błędy, które popełni konkurencja, albo źle na to spojrzeć, bo konkurencja może być bardzo duża i wtedy możemy patrzeć na bardzo dużą konkurencję z perspektywy małego biznesu, co może nas nakierować na złą ścieżkę. Bardziej to, co wyświetla nam Google, albo to, co widzimy na dane nasze słowa wyszukiwania, jeżeli widzimy dużych, no to możemy wtedy to odrzucić. To jest, myślę, taki podstawowy pierwszy krok. Natomiast jak ja czasami mam klientów, którzy mówią, no dobra, słuchaj, moją konkurencją jest znany lekarz, jakieś jeszcze inne duże serwisy, a oni są małym, na przykład jakimś gabinetem, mówią, słuchaj, co ja mam zrobić, bo to jest moja konkurencja. Ja mówię, to no nie do końca to jest wasza konkurencja, może po prostu trzeba obrać inną strategię, tak, no bo z perspektywy takiej konkurencji nie możemy na to patrzeć, tak, więc tutaj jakby sobie weszli na znanego lekarza i przejrzeli to, co oni mają na stronie, no to z automatu ten mały biznes mówi, o, no nie do końca to jest to. Dlatego wracając do pytania Piotra, najlepiej, żeby Piotr robił to, co najlepiej umie, czyli to, co najlepiej wychodzi, natomiast resztę dopytał, zlecił albo skonsultował zewnętrznie, tak? I myślę, że to będzie najkrótsza i najwłaściwsza odpowiedź. Ja tutaj jeszcze powiem, że na naszym blogu, na blogu Synuto, jakiś czas temu pojawił się artykuł na temat tego właśnie, co optymalizować, a co zrobić samemu. Napisał go Damian Całkowski i jest tam bardzo dużo takich konkretnych wskazówek. Podlinkowałam go w komentarzach, więc tam go znajdziecie. Jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że jeżeli chcielibyście przeanalizować konkurencję i nie do końca wiecie jak, to możecie to zrobić na przykład w Synuto. Teraz mamy te najtańsze pakiety już od 19 zł miesięcznie, więc nie jest to duży koszt, a tak naprawdę dużo danych możecie tam znaleźć. Dobra, kolejne. Dużo wiedzy jest na blogu. Duża wiedza jest na blogu. Też. Ja bym chciał zakończyć konkluzją tylko, żebyśmy nie podejmowali decyzji bez danych. Zawsze opieramy się na danych. Dokładnie. Inaczej jest to troszkę odsuwanie w czasie lub w ogóle pozbywanie się tak naprawdę efektów, prawda? Bo jeżeli robimy coś wyłącznie w oparciu o intuicję, to tak naprawdę albo to zadziała, albo nie zadziała. A tutaj jeżeli mamy dane, to są to twarde dane, na podstawie których te nasze decyzje będą po prostu miały szansę być poprawne. Dobra, kolejne pytanie. Od Pauliny Brilowskiej, która jest SEO copywriterem. Czy jest szansa na przywrócenie pozycji w wyszukiwarce po pół roku nieaktywnej strony? Było top 4, teraz aktualnie brak w SERPach. Czy całe SEO trzeba robić od początku? Grzegorz, może? Niekoniecznie od początku. Trzeba zdefiniować w ogóle, co to znaczy, że znaczy nieaktywna strona, czyli całkowicie wyłączona, czy nieaktywna, bo się na niej nic nie działo. Tego musiałbym doprecyzować sobie to, bo tego nie rozumiem. Jeśli to jest strona, na której się po prostu przez pół roku nic nie działo i spadła, to nie trzeba zaczynać od nowa, tylko zdefiniować, w jakim kierunku poszła konkurencja, kto stał się nową konkurencją dla naszej strony, dlaczego nam te pozycje spadły i odbudować te działania. Natomiast jeśli strona przez pół roku była całkowicie wyłączona, to rzeczywiście może nas czekać działanie całkowicie od nowa lub prawie że od nowa, być może niektóre linki da się odzyskać, które były wcześniej. Domen, jakieś wskazówki? Perspektywy na przykład skupowania domen można wnioskować. Ja mam takie przykłady, gdzie odbudowaliśmy content w domenie, która wygasła, no to była chyba po 8 miesiącach, miała dosyć sporo linków, tam działania były dosyć mocno prowadzone. Odbudowaliśmy treści i ta strona wróciła, tak jakby, tak? Na swoje pozycje i cały czas gdzieś tam rośnie, na nasze działania są już, że tak powiem, zmimifikowane, bo po prostu ta strona samoistnie rośnie, tak? Bo miała dużo linków, była dosyć mocna była domena i udało się to wszystko tworzyć. Natomiast z perspektywy, gdy strona wygasa, trzeba się też zastanowić, po pierwsze, co tam było robione na tej domenie, tak? I czy mamy dostęp do tych treści, które były, jak ta strona wcześniej wyglądała. No tutaj czynników jest bardzo dużo, które mogą wpłynąć na to, czy tą pozycję możemy odzyskać, czy jej nie możemy odzyskać, bo jeżeli strona była na pozycjach i bardzo długo leżała, ja mam jedną taką swoją stronę ze starego biznesu,
która jest totalnie nieresponsywna, jest zabetonowana w pozycjach i miałem taką sytuację, że mi wygasła tak jakby domena, miałem ten wtedy jeszcze miesięczny okres karencji, została domena, zniknęła z pozycji, została odnowiona domena i to wszystko wróciło nawet wyżej. Natomiast strona jest nieresponsywna, stara, nic z nią nie robię, nie pozycjonuję jej i jakoś siedzi, po prostu tak jest i tak czasami się zdarza. Więc tutaj myślę, że też będzie taki troszeczkę czynnik losowy, że jeżeli odbudujemy treść, a faktycznie ta strona była, jeżeli była wartościowa, miała dobre zaplecze link buildingowe, linków, ten link building był dobrze zrobiony, odbudujemy całą stronę i faktycznie ona była mocno kaloryczna pod kątem Google'a, to wtedy jest takie prawdopodobieństwo, że to może wrócić. No, dobra, super. A Paweł, masz jakieś wskazówki swoje? To znaczy, ja tutaj też bym wyszedł z punktu tego, co zadawał pytania Grzegorz, tak? Dlaczego i co się stało, że ta witryna nie była aktywna przez 4 miesiące? Czy wygasła, tak jak Damian mówił, czy na przykład przez 4 miesiące nie było w ogóle jakichkolwiek działań? Bo jeżeli tylko działania były zaniechane, no to jest po prostu parę rzeczy do zrobienia na krzyż od nowa i to po prostu powinno zacząć rosnąć szybko, tak? Natomiast jeżeli ta domena była wygaśnięta, czy też wygasła, no to w tym momencie dlaczego, co się stało i jak szybko możemy to przywrócić i też punktem analizy jest jak gdyby no po tych 4 miesiącach zrobienie takiego punktu zerowego, tak? Czyli sprawdzenia, gdzie jesteśmy, co mamy, co mieliśmy i gdzie chcemy dojść, w jakim tempie, tak? I ten punkt zerowy znowu startu trzeba przeanalizować i zobaczyć, co możemy z tym wszystkim zrobić. Natomiast to, co Damian powiedział, tak, jeżeli ta domena była fajna, miała fajne linki, no to jest ogromna szansa na to, że ona w szybkim tempie, w ciągu kilkunastu tygodni, być może nawet kilku miesięcy, to kwestia branży, po prostu wróci, tak? A ja mam takie pytanie dodatkowe od siebie, czy to, że ta domena była już na tych wysokich pozycjach, wpływa jakoś na jej szansę na to, że znowu się tam pojawi, czy Google raczej nie bierze tego pod uwagę? No myślę, że tutaj domena miała odpowiednią swoją wartość i dlatego tam się znalazła, no. Jeżeli tak. Mówimy tutaj o, no czasami mówię, tak, czasami są pozycje takie domeny zabetonowane, których ciężko ruszyć i to jest tak jakby odrębny przypadek, natomiast jeżeli faktycznie wszystko było lega artis i ta domena miała swoją wartość, no to myślę, że jest to brane pod uwagę, tak, że ona tam była, że ma odpowiednią wartość i dlatego tam się przecież znalazła, tak? Mhm. Dobra, to chyba możemy do kolejnego pytania przejść, prawda? Tak. Dobra, Karol pyta, w jaki sposób właściciele firm mogą wesprzeć pozyskiwanie linków? Na przykład rozejrzeć się za linkami od partnerów biznesowych, w tym klientów, dostawców, ale co jeszcze oprócz tego mogą zrobić? Paweł, może zaczniesz? W jaki sposób właściciele mogą wesprzeć pozyskiwanie? To znaczy generalnie to jest kwestia tylko podejścia i zbudowania sobie relacji właśnie z klientami, dostawcami, z prośbą o informacje, żeby na przykład, nie wiem, przetestowali dany produkt bądź napisali informację, że kupili coś takiego z linkiem do nas. W przypadku dostawców no to jest tylko kwestia powieszenia, mówiąc prosto, logotypu, tak, że dostawca dostarcza towary do danego klienta. Natomiast kwestia jeszcze techniki pozyskiwania linków, tak? Możemy wyjść z założenia, że jeżeli ktoś daje rabaty na kartę dużej rodziny, tak, która jest popularna, no to można się zarejestrować w programach rządowych do karty dużej rodziny, później skontaktować się na przykład z samorządami lokalnymi, do każdego napisać: hej, cześć, mam sklep internetowy, prowadzę taką i taką branżę, daję i takie opusty na kartę dużej rodziny, czy zechcecie umieścić informacje na stronie samorządu terytorialnego, lokalnego o tym fakcie. No oni jeden na 10 napisze, że tak, no to jeszcze można im dopisać, to nie zapomnijcie o linku. No i mamy link building, tak? Z drugiej strony też możemy zasponsorować różnego rodzaju, nie wiem, akcje, nawet ciężko powiedzieć i w dzisiejszych czasach może to zabrzmi niefajnie, ale zasponsorować jakieś akcje i postarać się, żeby była wzmianka wraz z linkiem do nas, zasponsorować coś do szkoły, no różne techniki, tak? Można w ten sposób też wykorzystywać to do pozyskiwania link buildingu. No i poza tym, jeżeli chodzi o współpracę, no to współpraca z copywriterami, z blogerami, jakiś outreach, wyszukiwanie informacji, na przykład poszukanie z własnej branży bloga, na którym jest jakiś artykuł ciekawy o naszej branży i skontaktowanie się z blogerem czy z blogerką z prośbą o informację, czy tam za parę złotych można wstawić link do nas, tak? No to jest kwestia właśnie
tego typu rozwiązań. Tak myślę, przynajmniej tak. Dokładnie, jakieś patronaty. Ile my tych linków potrzebujemy? Czy to jest, czy to ma być, czy to wystarczy nam, że będą nam kapać linki? Mamy mały lokalny biznes i jak nam będzie kapało raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, to jest wszystko w porządku i to jest to, czego potrzebujemy, czy jesteśmy dużym biznesem, który potrzebuje dużo linków? Się znacząco różnią. W przypadku takiego małego biznesu można robić bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim próbować szukać synergii naszych działań facebookowych, który ma zupełnie inny język komunikacji i organizować tam przeróżne akcje z nagrodami, fundując upominki, drobne części naszych produktów, no chyba, że handlujemy samochodami, no to wtedy, ale możemy handlując samochodami, możemy zaoferować na przykład jazdę próbną darmową, albo jazdę po torze, albo dla wszystkich, którzy odwiedzą nasz salon, nasz komis samochodowy w tym miesiącu, fundujemy wycieczkę na tor samochodowy. Wymyślam z czapy teraz całkowicie. Chodzi o to, żeby szukać kreatywnych pomysłów na to, żeby angażować lokalne społeczności do tego, żeby chciały o nas mówić i chciały o nas pisać. Do takich akcji zróbmy śmiesznego grilla przy swojej firmie. Teraz akurat nie zrobimy tego, ale za parę miesięcy będziemy mogli zrobić. Po to, żeby zaprośmy tam lokalnych notabli, jakiegoś radnego czy sołtysa, po to, żeby lokalne media o nas napisały. I to są takie proste akcje, z których może kapać. W przypadku dużych akcji ja po prostu sugeruję skontaktowanie się ze specjalistą SEO, bo one muszą być przemyślane. Są różne sposoby mniej oczywistego pozyskiwania linków, ale to już wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, więc takie działania polecam, żeby wykonywać już zawsze ze specjalistą. Dobra, Damian, masz jakieś swoje? Zgadzam się z chłopakami w 100%, właśnie sponsoringi, różnego typu akcje, gdzie możemy pozyskać tego linka, tylko musimy dbać o to, żeby właśnie tego linka pozyskać, bo często jest tak, że jest jakiś sponsoring, firmy kładą nacisk na to, no dobra, jest nasze logo na koszulkach, na banerach i na tym kończymy temat, a nie myślą o tym, że można pozyskać logo, albo czasami jest pozyskiwane logo na stronie internetowej, ale nie jest podlinkowane. Więc to na to po prostu trzeba mieć to z tyłu głowy cały czas, żeby jeżeli mamy tą stronę internetową i uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, czy to są charytatywne, czy to są sponsoringi, czy to są patronaty, żeby zawsze o tym linku pamiętać, to jest jedna rzecz. W przypadku, tak jak Grzegorz powiedział, jeżeli mogą to być małe firmy, a przypuśćmy, są o dużym zasięgu, czy to są nawet też większe firmy, jeżeli chodzi o procent rynku, który zajmują, można i robią na przykład innowacyjne firmy, to jest ciekawy temat, można sporo pozyskiwać notkami prasowymi, tak, jakimiś newsami, które gdzieś inni publikują, gdzieś jakąś współpracą z dużymi na przykład uczelniami, no to jest wszystko kwestia od modelu biznesowego i branży, w której siedzimy, tak. Myślę, że dla każdej branży znajdzie się odpowiednia strategia, którą można wdrożyć i nawet takiego darmowego pozyskiwania linków oraz takiego, gdzie coś wchodzimy w jakąś akcję, tak? Więc tutaj to jest wszystko kwestia moim zdaniem branży i odpowiedniego indywidualnego podejścia do danego tematu. Też takiej inwencji twórczej trochę, nie? I kreatywności, tak. Bo tak naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Dorzucę właśnie, bo czasami jest tak, że nie chce nam się być kreatywnym, nie mamy ochoty, nie umiemy być kreatywnym. Produkujemy średnica FI6 od 20 lat, jesteśmy na tym zafiksowani, nie potrafimy być kreatywni, mamy swoich 10 pracowników, a potrzebujemy zwiększyć zasięg. Czasami po prostu najlepszym, a czasami wręcz najtańszym sposobem jest zwyczajnie z platform, które są na rynku, przykładowo z platformy na przykład Linkhouse i na tej platformie po prostu poszukać lokalnych mediów, w których możemy opublikować artykuł content marketingowy, w którym też będziemy mogli zawrzeć właśnie link do naszej strony. I czasami takie akcje też są, właściwie tak jak to czasami są najwłaściwszymi, którym powinniśmy podjąć. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Lukas pyta, strona www firmowa była tworzona na indywidualnym kodzie ponad 10 lat temu. Dość dużo treści jest dodane. W chwili obecnej planowane jest przejście na WordPressa. Co możecie doradzić od strony SEO w tej kwestii, na co zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności najważniejsze według mnie jest zmapowanie struktury obecnego serwisu. To jest najważniejsze. Zmapować całą strukturę i zmapować linkowanie wewnętrzne. Chodzi o to, żeby jeśli nawet będą zmiany w tym serwisie strukturalne, to żeby linkowanie wewnętrzne, które jest obecne, które czasami możemy nawet nie umieć ocenić, jak bardzo wpływają pewne linki wewnętrzne na pozycję innych artykułów, możemy być nawet nieświadomi, że 15 lat temu czy 10 lat temu wstawiliśmy link na jakimś adresie, do którego prowadzi bardzo dużo backlinków
I to link ten powoduje, że ten nasz obecny artykuł bardzo mocno performuje w wyszukiwarkach. Więc mapowanie całej struktury i zmapowanie linkowania wewnętrznego, wewnętrznej struktury przy PageRanku jest fundamentem. Reszta już to już są niuanse do wdrożenia tak naprawdę. Tak, aby zachować tytuły i tak dalej, ale to już są naprawdę niuanse. Podstawa, mapowanie struktury wewnętrznej. Dokładnie. I to już powiedział, to wszystkich linków. Ja jeszcze zawsze analizuję widoczność każdego linku, żeby często jest tak, że jakieś strony wypadają, które mogą nam napędzać sporo ruchu i może by warto było zadbać o to, żeby je zostawić, w jakiś sposób ten ruch przekuć konwersję. Więc ja zawsze analizuję, oprócz tego, co Grzegorz powiedział, jeszcze wszystkie linki pod kątem widoczności w Google i tego, co klient planuje dalej zrobić, tak? Paweł? Jeszcze mogę. Dobrze, Pawle. Poczekaj. Paweł, potem czeka. Poczekaj chwilę. Generalnie tak, zgadzam się z Grzegorzem i z Damianem. Mapowanie struktury i przekierowania 301 to jest jak gdyby podstawa i najbardziej krytyczna rzecz, która no, załatwia całość rozwiązań, tak? Nawet jak przy migracji, za przeproszeniem, coś się innego spierdoli, to architektura i przeniesienie 301 to jest najlepsze. Natomiast ja bym jeszcze do tego dodał dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest sprawdzić kanonikale i dobrze zaprojektować kanonikale. To jest pierwsza rzecz, a druga, od której na pewno bym zaczął, to jest jako stary IT powiem, zróbcie backup, tak? Zacznijcie od backupu starego serwisu, bo jak przy migracji coś się poślizgnie, to zawsze możecie wrócić do starego serwisu. Tak, to jest najprostsze. Jako stary IT powiem, backupu nigdy nie robię, ale w różnych procesach staram się zawsze powiedzieć, zróbcie backup. Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, żebym nie zapomniał tego, bo to jest ważne. Miałem przykład bardzo ciekawy z tym związany. Chciałem połączyć to, co powiedziałem ja wcześniej, z tym, co powiedział Damian. Tak, okay. Tak jak powiedziałem, mapowanie struktury jest bardzo ważne, tylko chodzi o to, jak tą strukturę mapować. Chodzi o to, żeby mapować ją po pierwsze narzędziami, które są powszechnie dostępne, czy to będzie narzędzie Screaming Frog, czy to będzie narzędzie, powiedzmy, Sidebook. Są jeszcze inne, OnCrawl i parę jeszcze innych narzędzi, które potrafi nam taką strukturę dokładnie przekrawlować, ale aby nie opierać się tylko o takie narzędzia. Dlaczego? Chodzi o to, żeby opierać się również właśnie o dane o trafiku, czyli do mapowania tego za pośrednictwem takich zewnętrznych narzędzi jak Sitebulb czy Screaming Frog, dorzucić adresy, które mamy z Search Console, Google Analytics i adresy, które pochodzą na przykład z linków, czyli z, powiedzmy, z Majestic SEO. Dlaczego? Miałem raz przykład firmy, która po migracji i zmapowaniu struktury spadła widoczność o połowę, a konkretnie na jednym adresie, którego nie było, nie był nigdzie podlinkowany w strukturze. To po prostu był materiał, który przynosił dużo ruchu, ale w strukturze nie było nawet jednego linka do niego. I on świetnie performował w Google i tyle. I po zmapowaniu struktury on nie przeszedł na nową stronę, na ten nowy serwis. I spadł ruch, bardzo istotnie. Więc dlatego to chodzi o to, że jeśli mamy strony środki, to niektóre te strony środki mogą performować i żeby prawidłowo audytować całą strukturę, powinniśmy posłużyć się większą ilością danych niż tylko sam crawl serwisu. Dobra, myślę, że bardzo wyczerpująco odpowiedzieliście, więc przepraszam, że chłopaki was na chwilę zadzwonię, ale muszę wyświetlić pytanie. Gosia pyta, staram się wykorzystać w pozycjonowaniu FAQ, ale chociaż wtyczka pokazuje, że technicznie wszystko jest ok, w wynikach wyszukiwania strona z tymi pytaniami i odpowiedziami się nie pojawia. Czy na efekty dodania FAQ do istniejących linków trzeba długo czekać? I drugie pytanie, w Google Search Console wiele linków nie jest zaindeksowanych, czy można to poprawić poprzez linkowanie wewnętrzne, to jest, czy linki wewnętrzne pomagają indeksować strony? To może zacznijmy od tego pierwszego pytania. Paweł? To znaczy tak, jeżeli chodzi o FAQ, rozumiem, że chodzi o schema, tak? To znaczy w przypadku FAQ i schema, to ja posługuję się bibliotekami JSON-owymi, to znaczy no, z kodem JSON-owym, i on się pojawia w ciągu 10-15 minut od wrzucenia i zaindeksowania do Google Search Console, więc tutaj musiałbym przeanalizować, czy przypadkiem nie ma jakiegoś błędu w samej implementacji, bo to, że tester Google'owy pokazuje, że schema jest dobre pod względem kodowym, nie oznacza, że się wyświetli w Google. Niedawno testowałem dodawanie emoji do schema i wiem, że dla niektórych emoji
Google jest tak sprytne, że wyłącza schema w całym serwisie, bo po prostu kod emoji prawdopodobnie coś niewłaściwego robi w ich analizatorze. Natomiast niektóre emoji przechodzą i te można wykorzystywać. Więc moim zdaniem nie wiem, jak wygląda implementacja, musiałbym to po prostu zobaczyć od strony kodowej. Niemniej jednak, jeżeli jest to JSON-em zrobione, to 10-15 minut i na zapytanie dane słowo kluczowe plus nazwa domeny powinno się to wyświetlić na pierwszym miejscu i ten akordeon do faku powinien się natychmiast pokazać. Mówię, 10-15 minut. Mhm. Panowie? Okej, okay. Pytanie o jakie tutaj to faku chodzi, tak? Bo jeżeli chodzi o schemę, to tak. Pytanie, czy może chodzić o takie rozwijane na stronie po prostu tekstowe. Więc tutaj jest dwojako to można zrozumieć, bo niektórzy rozumieją faku poprzez wprowadzenie po prostu tekstowego faku na stronie, który jest zwijany, albo jest jakiś tapped content. Jest mowa o optyczce, więc podejrzewam, że chodzi o Yoastową, która ma to po prostu... Może. Są też wtyczki do faku, które są, wiesz, zwijane, tak? Na zasadzie wiem. Na stronie i czasami Google tego nie widzi i nie indeksuje treści, więc ja miałem czasem też takie pytanie, dlaczego nie widać zaindeksowanej treści, więc czasami Google to indeksuje, czasami nie indeksuje, tutaj też z Szymonem Sowikiem rozmawialiśmy na ten temat. Różne mamy, że tak powiem, case'y, więc tutaj, jeżeli o to chodzi, no to ja mogę tyle powiedzieć, że to jest kwestia tego, jak to czasami jest pokazane i Google nie zawsze tą zwijaną treść widzi, choć czasami ją widzi, tak? Jeżeli chodzi o skimę, no to tutaj zgodzę się z Pawłem. Grzegorza, może chciałbyś odpowiedzieć na drugą część pytania, bo wydaje mi się, że już panowie odpowiedzieli na to pierwsze. Czy coś chcesz dodać do tego pierwszego? Do pierwszego tylko, że z moich doświadczeń powinniśmy przede wszystkim za pomocą JSON-a wdrażać skimę. To są moje doświadczenia, że wdrażanie każdym innym sposobem często powoduje, że pomimo wszystko, że wszystko jest dobrze, to jednak skimę nam się nie wyświetla. A czasami musimy po prostu pogodzić się z efektem losowym, czyli że wdrożyliśmy, jest, a i tak się nie będzie wyświetlało. Z różnych przyczyn, które nie zawsze są do zbadania. Okej, dobra, dzięki. Druga część pytania brzmi... Mogę. Linkowanie wewnętrzne pomaga w indeksowaniu. Tak, linkowanie wewnętrzne pomaga w indeksowaniu nowych adresów. Bezwzględnie, tak. Mhm, dobra, super. Krótka odpowiedź, konkretna. Dobra, tutaj mamy bardzo ciekawe pytanie. Jakie błędy w samodzielnym prowadzeniu SEO jest ciężko naprawić i dlaczego, z czego to wynika? To może Grzegorz. Tak, więc jeśli chodzi o samodzielne prowadzenie SEO, najciężej naprawić jest zaszłości technologiczne, czyli dług technologiczny, czyli powiedzmy sami sobie stworzymy stronę, narobiliśmy w niej bardzo dużo długu technologicznego i potem boimy się tego dotknąć, bo się boimy, że się wysypie, że spadnie. To są takie błędy, które potem mogą skutkować tym, że będzie nam dużo trudniej z tego wyjść. Dochodzimy do momentu migracji serwisu i nie jesteśmy w stanie tego zrobić bez jakiegoś ryzyka. Błędy też można popełnić strukturalnie, związane z treścią, czyli pisać treści w taki sposób, w którym powstaje zła struktura klastrowa treści i to topical authority w obrębie materiału czy klastra jest bardzo niskie. Błędy też można popełnić w linkowaniu, czyli zdobywać linki, które czasami jest tak, że kompletnie nic nie dają, a kosztują nas dużo pracy, a czasami możemy zdobywać różnymi sposobami linki, które spowodują, że dostaniemy nawet karę ręczną, które do dzisiaj funkcjonują niestety. Tak, które są toksyczne, tak tutaj. Tak, i potem bardzo ciężko się z nich podnosi. Kilka miesięcy musieliśmy się podnosić po ostatniej karze ręcznej za linki pochodzące z widgetów. Znaczy ja jeszcze dodam taką rzecz a propos tych słów kluczowych, co już też kiedyś było pytanie. Jakie błędy można popełnić? No, zdarzają się takie sytuacje, gdzie klient przychodzi już z jakąś zrobioną stroną, albo przez siebie, albo przez agencję, która nie jest totalnie zoptymalizowana i poindeksowane są po prostu jakieś, można powiedzieć, krzaki w cudzysłowie. I tak naprawdę przeindeksowanie czasami tego trwa miesiąc, dwa, czasami pół roku. Ja miałem przypadki, gdzie 8 miesięcy mi trwało przeindeksowanie strony po jej optymalizacji, tak? Więc to jest coś, co się da naprawić, natomiast może kosztować nas czas. Więc kwestia tego, w jaki sposób tą stronę, że tak powiem, indeksujemy w przypadku nowej strony, tak? W jaki sposób ją indeksujemy, jaki ten produkt, na jakim etapie i jak dobrze doszlifowany rzucamy do Google'a, tak? Bo w momencie, kiedy możemy rzucić totalnie niezoptymalizowaną stronę, która jest
cudzysłowie można powiedzieć, jakimś tam bublem, tak, czy to jest odebrane od agencji, czy samemu nie wiedzieliśmy, po prostu tak wrzuciliśmy, nie zwracając uwagi na wiele czynników rankingowych, no może to potrwać, zanim ta strona się przeindeksuje. Czasami szybko, czasami trwa to sporo czasu. Dobra, Paweł, dodasz coś? Znaczy, no, ja się zgadzam w 100% z chłopakami, tak? Najbardziej krytyczne, przynajmniej w naszym przypadku, to jest właśnie toksyczność linków, czy też link building, tak? Który czasem trzeba posprzątać, zawsze, jak się mówi, po starej agencji, ale czasami też samemu popełnia się błędy. Przeniesienie, czy też migracja związana z architekturą, linkowanie wewnętrzne i to, co jest właśnie najbardziej krytyczne, czyli dług technologiczny. Ja nawet mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, ponieważ mój blog migracji przeżywał 3. Ostatnią migrację, na którą przymierzałem się bodajże 2 czy 3 miesiące, po prostu oddałem firmie zewnętrznej do zrealizowania, takiej miłej, sympatycznej, ze Zgierza. Pozdrawiam Zgierz. I oni mi po prostu zrobili całą migrację. Ja się nawet do tego nie dotykałem, bo wiem, że po prostu to sam bym, no, pip, tak. Więc zgadzam się, że dług technologiczny jest najgorszym tutaj problemem w SEO. Dobrze, tutaj mamy dość specyficzne pytanie, takie konkretne. Czy dla małej firmy IT ma sens walka na polu SEO dotyczącym sprzedaży usług chmurowych przy konkurentach gigantach, czy lepiej skupić się na płatnych reklamach? Myślę, żeby to wymagało przede wszystkim analizy, tak? Bo tak po prostu. Co grzegasz? Mówię, że ja na to pytanie tak po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć. To wymaga, tak jak powiedział Damian, to wymaga analizy. To nie jest takie proste odpowiedź na takie pytanie. Zobaczyć, czy są dziurki, czy jest przestrzeń do wejścia, czy może jesteśmy w stanie wejść tam content marketingiem ciekawym, czyli coś, czego duży biznes nie zrobi, bo można robić dobry content marketing w obrębie naszego serwisu, który pomaga ludziom. Przykład, chociaż nie z chmurą związany, kurczę, ta firma od Bootstrapa, polska, MD Bootstrap, polska firma, która content marketingiem tylko i wyłącznie praktycznie zaorała rynek, praktycznie zaorała. Zrobili tylko jedną rzecz, tworzyli kompletne materiały o tym, jak korzystać z ich narzędzia, jak używać ich narzędzia, przy okazji tłumacząc różne zawiłości związane właśnie z IT z Bootstrapem. I tym oni po prostu wygrali rynek. Oni mieli ponad dwie bańki przychodów w ciągu pierwszego roku. Więc to pokazuje, że w każdej branży, jeśli odpowiednio się znajdzie swoją dziurkę dla siebie, swoją przestrzeń, to coś, co jesteśmy w stanie łatwo zagospodarować, to ma to po prostu sens. No, wystarczy spojrzeć na hejterów, tak? Hejterzy też dobrą niszę znaleźli. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Krzysztof, a nie, przepraszam, to nie jest pytanie. Idziemy dalej. O, to jest dobre pytanie. Czy można u Was taki audyt zamówić? Mówiliśmy o tym, że działania SEO warto zacząć od takiego audytu, od zlecenia takiego audytu i proszę tutaj powiedzieć, kto taki audyt mógłby wykonać? Wszyscy chyba. Wszyscy, tylko ja jak skończę studio do końca, bo teraz mam swoją strategię, mam swój własny audyt, na jego podstawie swoją strategię i w mojej strategii teraz trzeba dokończyć studio, więc staram się nie odwodzić od tego. Jak tylko skończę i zacznę już nagrania szkoleń, to wtedy będę miał już więcej czasu na takie rzeczy i z przyjemnością. Tak, Norbert, czyli możesz się do każdego z panów odzywać w tej sprawie. Dobra. Daniel pyta, jeżeli mamy nową markę ze świetnie zoptymalizowaną stroną, bez jakichkolwiek linków z sieci, to czy jest jakaś minimalna ilość w pozyskiwaniu linków w miesiącu? Rozumiem, że w każdej branży wygląda to inaczej. Chodzi mi o minimalną liczbę odsyłaczy, które zaczną wyciągać stronę z otchłani internetu. To dobre pytanie w sumie. Moim zdaniem to też jest kwestia analizy, po prostu trzeba zacząć linkować, ale myślę, że jest kwestia analizy i branży, tak, no bo tutaj... Czasami jest tak, że parę linków, jest taka nisza, że dobrze zoptymalizowana strona, parę linków ją wynosi w topy i się to trzyma i nie trzeba nic robić, bo jest naprawdę mega specyficzna nisza. A jak będą to na przykład sukienki damskie, no to tutaj jest pole do popisu pod kątem budżetu, ilości linków bardzo duże, więc wiesz, kwestia branży i analizy tego, jak wygląda rynek i myślę, że od tego trzeba było zacząć. Nie da się tak bezpośrednio określić ogólnikowo, ile jest potrzeba linków, żeby linki zaczną wyciągać tą stronę, tak? Jak ona wyjdzie z sandboxa, to linki zaczną wyciągać tą stronę, ale ile potrzeba, żeby tak naprawdę uzyskać już te topy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Nawet jeden, tak powiem tak, nawet jeden słaby link, odpowiednio długi ogon jest w stanie wyciągnąć. Więc to jest po prostu kwestia tego, żeby odpowiednio skorelować możliwości pozyskiwania linków. Czyli jeśli wiemy, że jesteśmy w stanie ich pozyskać 10 i one będą z serwisów o reputacji X, całkowicie subiektywnej, to wtedy jeśli skorelujemy to z odpowiednio długim ogonem, powiedzmy, przetestujemy sobie, że dwa linki przywalimy do troszeczkę mocniejszej frazy, pozostałe 8 miesięcznie do tych słabszych i patrzymy, jak się zachowuje. I widzimy, jakie są rezultaty. I jeśli widzimy, że są takie, jakie się spodziewaliśmy, powtarzamy akcję i tyle. I multiplikujemy ją w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Dobra, super. Pytanie od Roberta. Czy jest sens linkować z opisu strony kategorię Czy jest sens linkować z opisu strony kategorii frazę sklep internetowy do strony głównej po to, aby lepiej się pozycjonowała na tą frazę? Paweł? Nie. Kropka. Nie? A wytłumaczysz dlaczego? Wiesz co, no jeżeli jest to opis kategorii, to on służy tylko i wyłącznie do napędzania jak gdyby ruchu i pozycjonowania w danej kategorii, natomiast każdy link wewnętrzny w jakiś sposób to SEO, to Juicy będzie osłabiało na tej stronie kategorii, natomiast z punktu widzenia w ogóle link buildingu i zewnętrza, tak, patrząc na stronę główną, tak, stronę główna, to strona główna jest najczęściej linkowanym adresem URL, czy najczęściej linkowaną stroną przez klientów, tak, no abstrahując jeszcze od produktów, więc moim zdaniem to w ogóle jest pozbawione sensu. Lepiej jak gdyby SEO zamykać w kategorii i linkować produkty niż do strony głównej. Wsteczne linkowanie wewnętrzne akurat w tym przypadku moim zdaniem się nie sprawdzi. Mhm. Dobra, w mojej opinii. Jeśli fraza sklep internetowy jest nazwą twojego brandu, bo mówimy o tym, możemy mówić o innych, które czasami są frazą, a jednocześnie są brandem, czyli mam biznes, który nazywa się sklep internetowy. To wtedy tak mogę linkować z kategorii do strony głównej frazą sklep internetowy. W każdym innym wypadku, prawie w każdym innym wypadku, powinno się linkować brandem, czyli przeważnie logo linkuje do strony głównej. Ponieważ nasza strona główna powinna być obecna w wyszukiwaniach, przede wszystkim na nazwę brandu. Czasem w małych, lokalnych biznesach jest troszeczkę inaczej. I tam rzeczywiście w malutkich biznesach szukamy, żeby strona główna była już widoczna na produkt czy na usługę. Ale i tak wydaje mi się, że linkowanie w ten sposób, są inne techniki, żeby budować taką stronę, a nie linkowanie z opisu kategorii frazy sklep internetowy do strony głównej. Tym bardziej, że zakładając, że link też będzie w logo, to już mamy przelinkowanie. Z wewnętrznym linkowaniem, którym będziemy mieli zaburzoną zasadę first link count. Dobra. Zlicza, oczywiście to jest, nie do końca tak jest, ale generalnie zasada mówi o tym, że zlicza pierwszy link napotkany do konkretnego adresu, jeśli występują ich więcej niż jeden na stronie. Tak, więc ten drugi niekoniecznie jest potrzebny wtedy. Drugi po prostu nie zliczy, albo czasami zliczy. Kiedyś nawet mieliśmy dyskusję z chłopakami na Zoomie, pozdrawiamy w ogóle chłopaków z Zooma, naszego Zooma i z naszej grupy facebookowej. Mieliśmy właśnie taką dyskusję, dość długą, nocną dyskusję właśnie o tym, jak działa zasada first link count. Dobrze, myślę, to przejdźmy. Chłopaki wyczerpali temat. Tak też mi się wydaje, dlatego już nawet nie pytam. Tutaj Maciek się zdziwił, że mówiliśmy o tym, że za audyt dla małej firmy płaci się 5000 zł, ale to w ogóle nie o to nam chodziło, prawda? Chodziło o to, że mamy te 5000 zł i pytanie było, na co mamy je przeznaczyć i między innymi na taki audyt. Ale tutaj możemy się zastanowić, ile taki audyt tak naprawdę kosztuje i od czego ta cena zależy. No myślę, że to zależy przede wszystkim też od wielkości. No Damian. No Damian Grzesiu. Dobra, ja. Wracamy do pytania, co to jest mała firma, ponieważ mała firma czasami to jest firma, która wymaga bardzo wielu działań po stronie SEO-owca i bardzo dużej analizy rynku i ona może rzeczywiście kosztować 5 tysięcy. Są audyty, które ja wykonywałem za ponad 20 i 30 tysięcy złotych i wcale nie dla największych podmiotów na rynku, więc ta kwota jest do osiągnięcia, ale w żadnym wypadku nie stwierdziliśmy, że to chodzi o to, żeby za 5 tysięcy za audyt zapłacić. W przypadku małych biznesów, w mojej opinii, najczęstszą kwotą audytu będzie coś pomiędzy 1500 a 2500. To jest dla malutkiego biznesu, który dopiero startuje, to jest taka kwota. Jeśli miałby być to audyt, który tylko ma jakby podciągnąć stronę, nakreślić klientowi, w którym kierunku mógłby sam działać, sądzę, że nawet za mniej pieniędzy można zrobić taki audyt, a resztę budżetu przeznaczyć już na własne działania.
No, Grzegorz dobrze powiedział, no tutaj przede wszystkim zależy od zakresu, tak? No pytanie na czym, jeżeli jest to początkowa malutka strona, która ma 3-4 zakładki, nie wiem, dwie ofertowe, no to, to tak naprawdę tutaj tych działań będzie o wiele mniej, wszystko zależy od obszerności też biznesu i tego, jak to będzie wyglądać, tak? Ale jeżeli na przykład mamy mały biznes, a mam przykłady też takich biznesów, gdzie zakładka ofertowa miała ponad 100, tak jakby prawie 100 usług, tak? Gdzie tam strategia, jest duża konkurencja, strategia, analiza wszystkich tych zakładek, wszystkich tych ofert, słów kluczowych, plus analiza całej strony, no to jest naprawdę sporo pracy, sporo zasobów czasowych, sporo tak naprawdę godzin pracy, które przekładają się na kwotę, tak? Tutaj to jest kwestia wszystko tego, jaka jest obszerna strona i jak daleko chcemy tym iść, tak? Dokładnie. Że no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nawet najprostszy audyt wraz z czynnościami procesowymi wokół niego, czyli telefon do klienta, zajrzenie na stronę kilkukrotne, napisanie tego, zebranie wszystkich materiałów, wypisanie tego, czasami dopisanie wielu indywidualnych rzeczy, to jest te minimum 4 do 5 godzin pracy, które musimy poświęcić. Pomnóżmy to łącznie z tymi procesowymi rzeczami, prawda? Tak naprawdę do tego procesu musimy doliczyć czas, który musimy wystawić. Fakturę, wysłać ją klientowi, zadzwonić, skonsultować się, 15-20 minut porozmawiać, to wszystko się w to wlicza. I to jest to 4-5 godzin, które potrzebujemy. Licząc stawkę, która chyba nie jest bardzo wygórowana, 150-200 zł za godzinę pracy, wychodzi nam w prosty sposób minimalna cena audytu i ciężko, żeby było mniej, te 1000 zł, prawda, netto. No tak, no i czasem... musimy. No mów. No już skończyłem. Wiesz, trzeba wziąć pod uwagę to, że czasem audyty mają, nie wiem, mieliśmy audyty, gdzie miało 85 do 100 stron A4, tak, po wydrukowaniu, więc to jest duża ilość wiedzy, tekstu, wiedzy, z którą się dzielimy z klientem, momentu zastanego, strategii na naprawę, strategii na rozwój tego serwisu, to jest naprawdę sporo pracy, nie dosyć, że analitycznej, kreatywnej, więc tutaj taki audyt, no jeżeli piszemy taką rozprawkę na 100 stron A4, gdzie tych błędów naprawdę jest sporo i potem jeszcze nawet czasami uczestniczymy przy wdrażaniu tego, przy sprawdzaniu tego, czy to zostało wdrożone, to jest taka ilość pracy, że czasem ciężko zamknąć nawet w 5 czy 8 tysiącach, tak? Czasami to są kwoty o wiele wyższe. No wystarczy to przez 20, wychodzi 20-30 godzin, tak? To mówię, 160 godzin. No. Na audyt. Przemnóżmy sobie przez nawet 150 zł tylko, prawda? Tam 120 zł i nam wychodzi 30 tysięcy. Dokładnie. Dobrze, a tutaj mam jeszcze takie pytanie. Jak się robi taki audyt SEO tak naprawdę? On trwa, ale jakie czynności są po kolei? Czego się śmiejecie? Zapraszamy na szkolenie, umówimy się z chłopakami w trzech i zrobimy 8-godzinne, jak się robi audyt SEO. Tak, wymienimy się swoimi koncepcjami. Ja wiem, że Grzegorz tutaj pisze rozprawki też w audycie, różne fraszki, trochę cytuję Mickiewicza z tego, co ja wiem. Słyszałem. Także jest mocno, mocno poetycki audyt, to już wiemy, więc może podzielimy się i zrobimy takie szkolenie. To nie da się moim zdaniem w dwóch słowach tego przedstawić. Na pewno jest to audyt techniczny, jest to audyt konkurencji, jest to audyt pokazujący strategię dalszych działań. Natomiast myślę, że każdy audyt po pierwsze zawiera wszystkie podobne elementy takie ramowe, ale też w zależności od tego, jaki mamy serwis, jaką mamy stronę, ten audyt, każdy audyt jeden od drugiego będzie się różnił, tak? Chociażby z tego, z perspektywy, jaką technologią jest strona napisana, jakie błędy przez to mogą powstawać, więc tutaj tak naprawdę to jest dłuższa rozmowa i nie tak na 5-minutową odpowiedź. Dobra. Dobra, idziemy dalej, bo już trochę nam czas ucieka, a mamy jeszcze sporo pytań. Tutaj mam ciekawe pytanie. Po zmianie linkowania na stronie obecnie w Google wyświetlają się dwa wyniki dla jednego zapytania. Czy jest to szkodliwe? Może Paweł? To zależy, bo mogło Google zaindeksować stronę bez parametrów i z parametrami i na przykład nie ma canonicala, więc trudno mi w tym przypadku, trzeba byłoby po prostu spojrzeć na kod strony i zobaczyć, co tam się święci, jeżeli nie ma canonicala i są parametry, bo może się tak zdarzyć, więc to w tym momencie jest szkodliwe, natomiast czy wyświetlają się dwa wyniki dla jednego zapytania. No tak jak powiedziałem. Nie jest to kanibalizacja po prostu? Proszę? Nie jest to kanibalizacja po prostu?
Wiesz co, Google ma swoją bezwładność i na przykład taki wynik bez Canonicala i później po wdrożeniu Canonicala może trzymać nawet jeszcze przez kilkanaście dni, więc to nie będzie szkodliwe, bo po prostu zareagowaliśmy w miarę szybko. Natomiast jeżeli widzimy taką sytuację, no to moim zdaniem trzeba byłoby spojrzeć do kodu i zobaczyć, co tam piszczy i dlaczego są te dwa wyniki, tak? No, tu pytanie jest po prostu zbyt ogólne, bo jeżeli, tak jak mówię, zaindeksowała się strona bez parametrów i z parametrami, no to coś jest nie halo, tak? Natomiast jeżeli nawet dwie strony dla jednego zapytania, no to pytanie teraz, co jest na tej stronie i w jaki sposób jest zaimplementowane, że taka sytuacja miała miejsce. Natomiast uczulam na jedną rzecz, że przy różnego rodzaju zmianach Google ma swoją bezwładność i nie działa ad hoc i nie działa online, więc nawet kilka dni mogą się trzymać takie wyniki. Mało tego, nawet jak zrobimy przekierowanie 301, tak, z jednego adresu na drugi adres, to te dwa adresy będą też się pokazywały, bo Google na przykład 301 może mieć zaindeksowaną i to jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. Dobra, ale wydaje mi się, że tutaj pytanie jest o to, czy w ogóle coś robić z faktem, jeżeli dwa zupełnie różne linki wyświetlają się na tą samą frazę kluczową. Jeszcze nie ma żadnych canonicali, jeszcze nie ma żadnych przekierowań. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jesteśmy teraz. Czy mamy dwa linki, jeden z nich przekierowuje na drugi przekierowaniem 301 albo w kanonicznym? Jeśli tak jest, należy się kompletnie tym nie przejmować. Ja już w 2017 roku na festiwalu SEO pokazywałem przykład, kiedy podwójne linki, czyli wersja sprzed przekierowania i z poprzekierowania, były dostępne w ponad 50% adresów przy sajcie ponad milion przez kilka miesięcy. I to było normalne. Mało tego, dawało nam początkowego boosta, dawało nam dużo więcej ruchu dzięki właśnie takiej sytuacji, ponieważ zbieraliśmy po prostu inne wyniki troszeczkę niżej. Więc kompletnie należy się tym przejmować. Inna sytuacja, jeżeli takie dwa linki występują, ponieważ w indeksie są dwa adresy, które oba zawierają podobne lub takie same treści i nie wskazują, który z nich jest oryginałem. Więc trzeba na tą sytuację spojrzeć właśnie z dwóch stron i w pierwszej sytuacji nie robić nic i się w ogóle nie przejmować, nawet się troszeczkę cieszyć, że przez jakiś czas mamy dwa wyniki w wynikach wyszukiwania na jedno zapytanie. Jeśli jest to wynikiem wewnętrznej duplikacji, należy ten problem po prostu rozwiązać. Tylko wtedy może być szkodliwe i po jakimś czasie może nam się zacząć pojawiać zjawisko, które nazywa się Google Dance. Czyli będzie nam wypadał jeden wynik, wpadał drugi, wypadał jeden, wpadał drugi. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji w ogóle nie mamy z tym do czynienia, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym, że to, co powiedział Paweł, pewna bezwładność data center w Google powoduje, że czasami wyniki są wyświetlane stare i nowe, czyli sprzed przekierowania i z po przekierowania. Ja bym tylko jeszcze dodał, że warto byłoby zwrócić uwagę, jak ta strona jest zoptymalizowana i jakie to są strony. Tak? Ja mam taki przykład, akurat to jest konkurencja jednego klienta, gdzie oni mają tak jakby dwie strony zoptymalizowane. Jedna strona, która jest stroną sprzedażową de facto, produktową i jest zoptymalizowana pod ten produkt, a druga strona to jest stricte strona blogowa, natomiast ta strona blogowa jest bardzo rozwinięta i w pewnym momencie było tak, że wyświetlały się u nich dwa wyniki, natomiast po jakimś, to nie wiem, minął rok albo nawet troszeczkę dłużej, nagle Google zaczęło wyświetlać tylko frazę blogową na dane zapytanie sprzedażowe, co stało się w ich przypadku problemem, bo tak naprawdę zaniedbana była strona produktowa, ten blog był bardzo rozwinięty, tam było dużo wewnętrznego linkowania, bardzo dużo treści, dużo zdjęć i tak naprawdę na frazę produktową zaczął się wyświetlać blog, który, no podejrzewam, że im nie konwertował, chyba nie wiem, czy nawet to zauważyli, bo tego bloga nawet w żaden sposób nie zmienili po to, żeby konwertować na sprzedaż produktu, tak? Więc tutaj warto byłoby się zastanowić, jakie to są strony, bo jeżeli jest taka sytuacja, to warto byłoby bardziej dopieścić tą stronę produktową i ewentualnie inaczej zoptymalizować tą drugą stronę, tak, żeby tutaj nam się to nie duplikowało, bo Google może wtedy wyrzucić nam którąś stronę, nie tą, co chcemy na przykład. Wiecie, to o samym w ogóle zjawisku kanibalizacji, też mam artykuł na blogu, i też go tutaj Wam linkuję w komentarzu. Kto chce, to proszę sobie zajrzeć. Dobra, jeszcze mamy czas na pewnie na dwa, max trzy pytania, więc tutaj będę prosiła o takie zwarte odpowiedzi. Tutaj mamy bardzo ciekawe pytanie od Basi. Na ile poważnie traktować wytyczne Yoast SEO? Ja jestem bardzo ostrożny z wszelkimi wtyczkami. Przykładowo są wtyczki, które mylą strong z B, z pogrubieniem, więc mylą pewne elementy na stronie, więc ja jestem ostrożny. Z wszelkimi wtyczkami, ponieważ
indywidualne podejście do każdego serwisu, do struktury treści, do struktury samego materiału, który piszemy, jest najważniejsze. Ja powiem tak, czasami używamy Yoasta przy jakichś mniejszych WordPressach i jeżeli jest tam builder jakiś zainstalowany, to Yoast na przykład nie widzi treści, tak? Więc tutaj trzeba patrzeć poprzez to, co nam pokazuje Yoast, trzeba patrzeć poprzez pryzmat naszej wiedzy i doświadczeń, a nie do końca opierać się na tym, co nam wskazuje wtyczka, bo może być wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na błędne wskaźniki takich wtyczek. Paweł, masz jakieś pytanie? To, że w Yoastie coś się świeci na zielono bądź na czerwono, to nic nie znaczy, tym bardziej, że Yoast nie do końca radzi sobie z językiem polskim, w związku z tym to, że nawet jeżeli się świeci na żółto czy na czerwono, nie przejmujmy się i to, co Damian powiedział, tam powiedział, że buildery są różne. Ja na przykład mam z Greda zbudowanego na Advanced Custom Fieldsach, więc w ogóle Yoast się świeci cały czas na czerwono, bo po prostu nie widzi treści, tak? No i to jest tyle, tak? Ale warto go mieć czy nie? Bo wydaje mi się, że mimo wszystko jednak warto wrzucić taką wtyczkę, zwłaszcza jeżeli ktoś ma... Jest wygodny w użyciu, bo daje różnego rodzaju możliwości, natomiast uczulam, że nie wszystkie jego ustawienia defaultowe są dobre, na przykład w przypadku zainstalowania Yoasta wraz z WooCommerce'em, pierwszą podstawową rzeczą, którą ja na przykład robię, to jest wycinam wszystkie automatyczne ustawienia dotyczące title'a, bo nie działają, tak? Ewentualnie działają głupoty. Jak każdą, moim zdaniem, jak każdą tego typu wtyczkę i narzędzia trzeba po prostu umieć obsługiwać i robić to w oparciu o wiedzę i jakieś doświadczenie, a nie po prostu ufać, że zainstalujemy wtyczkę, dodamy metaopis i to będzie działać, bo nam wtyczka pokazała na zielono. To nie do końca tak jest. Raczej uważam, że nawet taki Yoast, nawet w ustawieniach, co indeksować, czego nie indeksować, w jaki sposób ustawiać metatytuły, metaopisy, te defaultowe ustawienia nie zawsze są odpowiednie dla każdego serwisu. Trzeba do tego podchodzić, nawet do tych takiej wtyczki jak ja, z pewnym doświadczeniem i wiedzą, co i jak zrobić. Tak? Dokładnie. A jak się takiego doświadczenia nie ma? Czytać, uczyć, nauka. Ewentualnie konsultacja SEO. Albo SEO. Audyt Papa SEO na przykład. Tutaj jest możliwości, jest multum. Dobra. Będzie to przedostatnie pytanie teraz. Jak badać jakość linków i jak dobierać ankory? Bo dużo mówiliśmy o linkach, a teraz pytanie, jak badać ich jakość właściwie? Wow. Może o anchorach, badanie jakości linków, no właśnie, wow. Jeśli chodzi o dobranie anchorów, staramy się, żeby one były możliwie zróżnicowane, czyli zapominamy już w dzisiejszych czasach o tępym linkowaniu za pomocą EMA, czyli dokładnych fraz, których potrzebujemy. Gdzieś takie linki się mogą pojawiać, ale tak naprawdę zapominamy o tym. Ja to, co rekomenduję zarówno w linkowaniu wewnętrznym, jak i w backlinkach, to jest to, żeby każdy link oprócz szczątka czy całej frazy, którą potrzebujemy, zawierał również mocne call to action, czyli żeby był linkiem, który oprócz tego, że może mieć efekt SEO, miał też parametry jakościowe związane z klikalnością, czyli żeby mógł być klikalny, żeby zawierał w sobie fragment czegoś, zdania, czy które wzbudza ciekawość i każe kliknąć, żeby zawierał nawet choćby proste kliknij teraz, kup to taniej o 100 zł. Nawet tak toporne CTA, ale lepsze takie CTA niż linkowanie taką zwykłym EMA. Więc to jest moja taka rekomendacja, jeśli chodzi o anchory. Nie bać się linków, które są po prostu adresem. Takie też powinniśmy mieć. Nie bać się linków, nie unikać linków na nazwę naszego brandu. Po prostu, aby ten profil, jeśli chodzi o anchory, był możliwie najbardziej zróżnicowany. A powiedz jeszcze, dlaczego to jest ważne, żeby te ankory były zróżnicowane. Chodzi o to, że jeśli przeciętny programista w ciągu 2 dni jest w stanie napisać wtyczkę do Google'a, która będzie wyłapywała wszelkie wały związane właśnie z masowym linkowaniem frazami EMA, to wiara w to, że Google tego jeszcze nie zrobił i nie ocenia, jest ślepą wiarą, jest ułudą. Dokładnie. Ja też potwierdzę to, co Grzegorz powiedział, że jeżeli chcecie linkować tylko na EMA, tak, czyli na przykład fryzjer Kraków, no to w tym momencie no, Google to szybko wyłapie i nałoży karę ręczną za link building, tak, za nienaturalne linkowanie. Natomiast jeżeli wezwiecie w artykule, napiszecie, gdzie znajdę fajnego fryzjera w Krakowie, tak, i całe to pytanie podlinkujecie, które jest no, jakimś wezwaniem do działania, natomiast w środku są te słowa kluczowe, na których wam zależy, to taki link jest, jak to mówi się, bezpieczniejszy
niż ten, który daje EMA. Zawsze możecie, zawsze można jeszcze zrobić catering, myślnik, Gdynia ma fajny sposób na zrzucenie wagi, tak? No i tutaj też jest jak gdyby też CTA. No i w tym momencie, no to Grzegorz wyczerpał całość, tak? Niestety... No, już tematu jak badać jakość linków. Tak. Myślę, że temat, wiesz, badania jakości linków jest tak rozległy, bo jest, każdy myślę też ma troszeczkę inne doświadczenia, ma inne testy. Dokładnie. Już ten temat myślę był poruszany, gdzie był Maciek Chmurkowski i bodajże Robert nie chciał. Tak, znajdziecie na naszym YouTubie. Powiem tak, w przypadku własnych, że tak powiem, działalności, gdzie nie mamy dużego pola manewru do testów, raczej bym się skupił na, że tak powiem, najbezpieczniejszych miejscach do linków, tak? No ale ciężko też bez doświadczenia, bez narzędzi, nie wykluczam, że ktoś ma narzędzia, tak? Ale badać jakość tych linków, tak? No tutaj myślę, że przede wszystkim doświadczenie, no, wiedza i doświadczenia, no. Tak, na szkoleniu SEO Tour był cały dział, ponad tam godzina była, a to i tak szkolenie SEO Tour było tylko skrótem całości obszaru SEO, a tam ponad godzina była tylko i wyłącznie o tym, można sprawdzić, czy link jest lepszy, czy gorszy. Jest tak wiele parametrów. Czynników jest bardzo dużo, tak? Plus myślę, że też kwestia tego, co Grzegorz powiedział, a propos tego wezwania do działania, tak? Pytanie, czy chcemy, żeby te linki były na tyle wartościowych serwisach, żeby też napędzały nam w jakiś sposób ruch i budowały PR tej strony, żeby te przejścia z tych stron były. Więc tu jest, myślę też kwestia strategii, natomiast no, badać jakość linków, no, to jest duży dział, który wymaga i narzędzi, zaangażowania, wiedzy, no i też czasami doświadczenia i testowania. Bo czasami jest tak, że link nawet, no nie wiem, mi nawet czasami się zdarza testować na którychś swoich stronach, że link wydaje mi się, że jest wszystko okej, a okazuje się, że ten link koreluje mi się potem ze spadkami jakimiś po usunięciu tych linków, gdzieś tam się sytuacja naprawia, więc tutaj jakaś ścieżka myślę jest, natomiast na pewno jest, natomiast też czasami potrafimy się potknąć, tak? No, tak to wygląda. Tylko dodam do Maciek, żeby, bo to Maciek pyta, jeśli masz możliwość wstawienia linka na stronie, którym jak sobie przejrzysz, to w każdym artykule widzisz linki do jakichś produktów czy usług, to już bądź bardzo ostrożny, ponieważ nie można powiedzieć, że nie wolno takich linków używać, ale trzeba umieć ich użyć, trzeba wiedzieć, gdzie takie linki przyłożyć i w jaki sposób, bo inaczej możesz sobie po prostu zrobić krzywdę. Dokładnie. I tą puentą będziemy już kończyć, ponieważ jesteśmy już tutaj ponad półtorej godziny. Kilka pytań pozostało bez odpowiedzi i tutaj będę miała prośbę do panów, a może byście zerknęli później w komentarze w wolnej chwili, żeby jednak na nie odpowiedzieć, jakby się dało. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim wam, chłopaki, za to, że podzieliliście się swoją wiedzą. Wszystkim, którzy wzięli udział w webinarze, no bo one są dla was tak naprawdę. Zaproszę też was przy okazji na webinar, który odbędzie się jutro. Będzie to ostatnie AMA w tym cyklu. Jutro będziemy mówić o SEO dla wydawców i dziennikarzy i między innymi pojawi się tam również Grzegorz, który jest dzisiaj z nami. Dobra, no to jeszcze chciałabym was też zaprosić na stronę Senuto tarczy kryzysowej, antykryzysowej Senuto. Zaraz ja wam tutaj wyświetlę. W prawym dolnym rogu macie adres, tam znajdziecie wszystkie webinary, nagrania wszystkich webinarów, które odbyły się do tej pory, różne akcje zniżkowe naszych partnerów do Senuto również, trochę treści, więc myślę, że dla każdego coś dobrego. No i tyle, i kończymy na dzisiaj, jeszcze raz dzięki i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych webinarach. Dziękujemy bardzo. Pa. Pa. Pa.